Wiesław, ja cię nic nie słyszę. Otwieram 27. sesję Rady Miejskiej Śmigla. Witam panie i panów radnych. Witam panią burmistrz wraz z pracownikami urzędu. Informuję, że sesja odbywa się w trybie zdalnym. Jest nagrywana i transmitowana zgodnie z wymogiem ustawowym. Nastąpi teraz potwierdzenie udziału w sesji. Odczytam w kolejności alfabetycznej nazwiska państwa radnych. Adamczyk. Jestem obecna. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Obecny. Dziękuję. Grzelczyk Sławomir. Obecny, ale jest pogłos u was. Jest pogłos. Dobra. Jaworska Anna. Wodę może, bo ona chyba jestem. Kasperska Gabriela. Tak, jestem. Wiesław Kasperski obecny. Rafał Klem. Obecny. Dziękuję. Łączny Krzysztof. Nieobecny, usprawiedliwiony. Majer Piotr. Obecny. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Obecny. Skrzypczak Michał. Obecny. Dziękuję. Splisteser Alfred. Alfred Splisteser. Widziałem, że go rozłączyło przed chwilą, więc może coś wypadło, ale... Pan Splisteser Alfred. Poczekamy, jakieś trudności techniczne, poczekamy. Pana radnego coś tam wyrzuciło. Ale dzieci słychać w tle. To dobrze. Strzelczyk Danuta i wrócimy do pana Spistesera. Jestem. Dziękuję. Szudras Sławomir. Obecny. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem. Dziękuję. Alfred Spisteser. Jestem obecny. Dziękuję. Informuję, w sesji bierze udział 14 radnych. Rada jest władna podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku sesji. Porządek sesji został do państwa radnych przesłany w stosownym terminie. Nie ma obowiązku czytania porządku. Czy ze strony państwa radnych są pytania odnośnie przygotowanego porządku obrad? Nie widzę. Wysoka Rado, dnia 10 grudnia na moje ręce wpłynęło pismo od pani burmistrz. Załączam projekty uchwał z prośbą o włączenie ich do porządku obrad najbliższej sesji. I pierwsza uchwała jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 28/219/17 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego w Śmiglu spółka z o.o. na lata 2017-2021 oraz w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Śmiglu na lata 2022-2024. Przypominam, aby zmienić porządek obrad, wymagana jest bezwzględna ilość głosów ustawowego składu Rady, co w przypadku naszej Rady jest głosem. Rozumiem, że te projekty uchwał przedstawi tutaj Radzie pan prezes czy inna osoba? Pan prezes. Pan prezes. Proszę bardzo, pan prezes. Dzień dobry państwu, szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. W związku z tym, że zbliża nam się nowy okres taryfowy, wystąpiła konieczność po pierwsze aktualizacji planu wieloletniego z tej poprzedniej uchwały, a w związku z tym, że okres taryfowy obejmuje również kolejne lata, więc zgłaszamy projekt uchwały dotyczący planu wieloletniego na lata kolejne.
stąd konieczność i zaktualizowania poprzedniej uchwały i wprowadzenia do porządku obrad nowej uchwały. Dziękuję. Czy są pytania? Czy sprawa tego projektu uchwały, który będzie wprowadzony w dniu dzisiejszym, jest dla Państwa radnych jasna? Myślę, że teraz można zadawać pytania i później przy głosowaniu już nie będzie potrzeby, albo jeżeli ktoś zechce, oczywiście można jak najbardziej. Czy są pytania? Ja mam pytanie do Pana Prezesa. Jest przygotowany projekt uchwały na lata 2017-2021. I rozumiem, że jeżeli coś się nie uda, a może nie udać, wykonać w roku 2021, to zmieniamy uchwałę tą na lata 2022-2024, tak? Tak. Znaczy, Szanowni Państwo, zwykle tak się dzieje, że jeżeli coś się nie uda wykonać w danym roku z różnych powodów, akurat w roku 2020 nie udało się z powodu pandemii COVID-19, to oczywiście aktualizujemy i przesuwamy te pozycje na lata następne. Więc jeżeli czegoś nie wykonamy w roku 2021, to będziemy aktualizować ten wieloletni plan rozwoju na lata 2022-2024. Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Wydawało się to oczywiste, ale tak do formalności. Nie widzę zgłoszeń. Rozumiem, że treść uchwały jest jasna. Przegłosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem przedstawionego przez Pana Prezesa projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji? I ten projekt uchwały wpisujemy w punkcie 8 jako podpunkt 16. Punkt 8, podpunkt 16. Odczytam według kolejności alfabetycznej nazwiska Państwa radnych i proszę o określenie, kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, aby ten projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad. Adamczak, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska, Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska, Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław za. Klem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Łączny Krzysztof nieobecny. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawła Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Splisteser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję. Informuję, że 14 radnych głosowało za wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad dzisiejszej sesji. I tak jak wcześniej informowałem, ten projekt uchwały wpisujemy w punkcie 8 jako podpunkt 16 i kolejny projekt uchwały, czyli projekt uchwały w sprawie planu na lata 2022-2024. Pan Prezes, proszę. Bo teraz nie wiem, czy jestem. Pan Prezes spółki, pan Tomasz Pawlak. Czy się słyszymy, Panie Prezesie? A co tam jest? Teraz nikt nic nie mówi. A teraz nie ma słuchawki. Panie Prezesie, czy się słyszymy? Nic nie słyszę. Pan Prezes jest na wizji, ale ja chyba nie słyszę. O, teraz słyszę. Dobrze, oddaję Panu głos. Proszę bardzo. Ta sama 2022-2024. Jeżeli chodzi o uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju na lata 2022-2024, planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych, to tak jak już wspominałem u Państwa na komisjach, w tej chwili obieramy głównie kierunek dotyczący rozwoju stacji uzdatniania wody w celu poprawy i ilości, i jakości wody, którą zasilamy gminę Śmigiel, więc większość z tych inwestycji dotyczy stacji uzdatniania wody, zarówno jeżeli chodzi o
instalację dozowania podchlorynu sodu, system opomiarowania, jak i przebudowę poszczególnych budynków. W ostatnich latach dość długo inwestowaliśmy w oczyszczalnie ścieków, w związku z tym teraz zachodzi konieczność przede wszystkim inwestycji dotyczących zarówno stacji uzdatniania wody, jak i sieci wodociągowych, co zresztą też realizujemy poprzez wymianę sieci azbesto-cementowej. Więc plan wieloletni na lata 2022-2024 oparty jest głównie na inwestycjach w infrastrukturę wodną. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to oczywiście jestem do dyspozycji. Dziękuję Panie Prezesie. Oddaję Państwu głos, Państwu radnym. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zadać pytanie? I czy jest zrozumiała sprawa, że mamy dwie uchwały praktycznie dotyczące tej samej rzeczy, dlatego czy to jest tutaj wszystko jasne? Rozumiem, że tak. Nie ma pytań, rozumiem, że tak. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad dzisiejszej sesji uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych w Śmiglu na lata 2022-2024? Według kolejności alfabetycznej. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzyma? Arleta. Jestem za. Dziękuję. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiecław za. Klem Rafał. Za. Dziękuję. Łączny Krzysztof nieobecny. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Paweł Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Krzysztof Michał. Jestem za. Dziękuję. Splisteser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Szczelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że w głosowaniu odnośnie wprowadzenia tego projektu uchwały do porządku obrad wziął udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za wprowadzeniem tego projektu do porządku obrad, czyli jednogłośnie. I ten projekt uchwały zapisujemy w punkcie 8. jako podpunkt 17. Teraz przegłosujemy przyjęcie porządku obrad ze zmianami. Czyli tu mamy wprowadzone te dwie uchwały do porządku obrad i przegłosujemy zmianę porządku po dokonaniu tych zmian. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Adamczak, Arleta. Jestem za. Grudkowski Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jaworska Anna. Jaworska Anna. Chwilowo się nie słyszymy. Myślę, że szybko uda się to. Tą trudną techniczną myślę. Jaworska Anna. Jaworska Anna. Poczekamy aż się pani radna połączy. Jaworska Anna. Już chyba jest. Jaworska Anna, słyszymy się? Pani radna. Pani radna, czy się słyszymy? Gdzieś tam słyszymy dzieci, fajnie, że są. Pani radna Jaworska Anna, czy nas słyszy? Już tak, tak.
Czy pani radna jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami? Tak, jestem za. Dziękuję bardzo. Kasperska Gabriela. Tak, jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław. Za. Klem Rafał. Za. Dziękuję. Łączny Krzysztof nieobecny. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Splitteser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szurra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. I Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, za przyjęciem porządku obrad ze zmianami głosowało 14 radnych. 14 radnych głosowało, było za, czyli zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. W punkcie trzecim mamy przyjęcie protokołu z 26 sesji Rady Miejskiej Śmigla. Wysoka Rado, zapoznałem się z treścią protokołu z 26 sesji Rady Miejskiej Śmigla. Protokół wiernie odzwierciedla przebieg sesji i jest do wglądu w biurze Rady. Przegłosujemy, kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 26 sesji Rady Miejskiej Śmigla. Adamczak Puk Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Za. Dziękuję. Kasperski Wiesław za. Klem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Łącznie Krzysztof nieobecny. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Splitteser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję. Informuję, że w głosowaniu wziął udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem protokołu z 26 sesji Rady Miejskiej Śmigla, czyli protokół został przyjęty jednogłośnie. W punkcie czwartym mamy informację przewodniczącego Rady z działalności w okresie między sesjami. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej Śmigla z działalności za okres od 27 listopada do 22 grudnia 2020. 1 grudnia uczestniczyłem w spotkaniu z kierownikiem przychodni lekarza rodzinnego w Śmiglu. W minionym okresie brałem udział w pracach Komisji Rady i pisma, które wpłynęły, są do wglądu w biurze. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie burmistrza Śmigla z wykonania uchwał Rady Miejskiej Śmigla. Oddaję głos pani burmistrz. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwały są w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Nie ma pytań. W punkcie szóstym mamy informację o działalności burmistrza Śmigla w okresie między sesjami. Oddaję głos pani burmistrz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, państwo otrzymaliście informacje z mojej działalności. Możecie, jeżeli macie jakieś zapytania, to jest ten moment, że możecie pytać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy państwo radni chcieliby zabrać głos? Rozumiem, że wszystko jasne. Przechodzimy do punktu kolejnego. Zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. No, mamy taką sytuację, że na tą chwilę tutaj pytania mogą zadać sołtysi, przewodniczący zarządów osiedli, którzy są radnymi. Ktoś z państwa radnych chciałby zadać pytania? Sołtysów, którzy są sołtysami lub nie ma. Wobec tego przechodzimy do głównego punktu, tutaj podjęcie uchwał w sprawie i pierwsza uchwała jest to uchwała uchwalenie budżetu gminy Śmigiel na rok 2021 i cała procedura, a procedura jest właśnie taka dlatego, że mamy podjętą uchwałę, która określa w jaki sposób uchwalamy budżet i rozumiem, że na ten moment oddajemy głos pani skarbnik, tak? Tak, pani przewodniczący. Pani skarbnik, poproszę.
Szanowni Państwo, za głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, rok 2020 się kończy. Był to rok nieprzewidywalny, chyba dla nas wszystkich. Stoimy u progu podjęcia uchwały na rok 2021. Uważam, że ten rok nadchodzący, 2021, także będzie pełen niespodzianek. Jednakże uchwała, którą Państwu proponujemy, jest zbliżona i kształtem, i wartościami do uchwały, jaką podejmowaliśmy w ubiegłym roku, w grudniu 2019 roku. Na tą okoliczność, Szanowni Państwo, przedstawiając uchwałę, przygotowałam prezentację, ja sobie ją zaraz wyświetlę. Państwo widzicie moją prezentację? Tak, widać. Tak, widać. Tak, widzimy. No to przejdźmy do poszczególnych postanowień uchwały, jaką Państwu proponujemy. A zatem, Szanowni Państwo, dochody budżetu gminy Śmigiel na rok 2021 proponujemy uchwalić w wysokości 84 567 36 zł. Z tego, Szanowni Państwo, dochody bieżące to kwota 83 605 036 zł i dochody majątkowe w kwocie 962 zł. Wartości te są zbliżone do wartości budżetu ubiegłorocznego. W ubiegłym roku budżet oscylował na poziomie, dochody oscylowały na poziomie 84 200 000. Zatem zbliżone wartości. W ramach dochodów wyróżniamy dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych zadań odrębnymi ustawami. Tutaj, Szanowni Państwo, wysokość 26 577 803 zł. Jest to kwota o 1 000 000 zł niższa aniżeli w roku bieżącym, przy czym ta różnica wynika wyłącznie z dyspozycji wojewody wielkopolskiego odnośnie 500+. Wydatki budżetu gminy Śmigiel proponujemy uchwalić w wysokości 87 834 368 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 82 087 532 zł i 46 groszy, natomiast wydatki majątkowe to kwota 5 746 835 zł i 54 grosze. I w ramach tych wydatków wyróżniamy dwie kategorie. To są wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, czyli tak zwane zlecone. Tutaj, Szanowni Państwo, taka sama kwota jak przy dochodach, 26 577 803 zł. Oraz występują w naszej uchwale budżetowej także wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków tak zwanych unijnych. I tutaj, Szanowni Państwo, kwota 2 767 500. To jest jedno zadanie inwestycyjne, to jest droga polodowa Morownica, ponieważ ta inwestycja jest realizowana właśnie z udziałem tych środków. Nie proponujemy na ten moment dochodów, ponieważ tutaj wpływów będziemy się spodziewać dopiero w roku 2022, a nawet może i dalej, w zależności od tego, jak cała procedura dotacyjna będzie przebiegała w Urzędzie Marszałkowskim. Wynik budżetu, Szanowni Państwo, deficyt 3 267 332 zł. Deficyt ten proponujemy sfinansować przychodami z tytułu pożyczek i kredytów oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, czyli tak zwanych przychodów szczególnych. Te przychody szczególne w 2021 roku będą pochodziły wyłącznie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych właśnie w roku 2020. I te przychody szczególne to kwota 437 332 zł. Te przychody szczególne proponujemy, musimy wykorzystać na zadanie inwestycyjne w roku 2021. Przychody, Szanowni Państwo, zgodnie z załącznikiem numer 5 to kwota łączna 5 331 332 zł, natomiast rozchody, czyli planowane, w tym roku mamy to wyłącznie planowane to spłaty, kredyty i pożyczki, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz kredyty w banku lokalnym i w bankach krajowych i to jest kwota 2 064 000 zł.
przewidywane jest, szanowni Państwo, zadłużenie na koniec 2020. Tutaj wskazałam Państwu kwotę 22 900 750, natomiast na 2021 to kwota 25 738. Jednakże tutaj od razu wspomnę, że na chwilę obecną, a mamy 22 grudzień, na kredyt, który mam udostępniony w roku 2020, w kwocie 4 750 000, wykorzystałam kwotę 2,5 miliona. Nie zostanie, mogę Państwu już na ten moment powiedzieć, nie wykorzystamy kredytu z tego roku w całości, bo nie będzie takiej potrzeby. Więc to zadłużenie będzie niższe zarówno na koniec 2020, jak i na koniec 2021. Szanowni Państwo, w uchwale budżetowej także określiliśmy limit zobowiązań i ten limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek to kwota 6 894 tysiące złotych. Z czego to wynika? Wynika z tego, iż w ramach tych zobowiązań także proponujemy kredyt na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 2 miliony złotych. W ubiegłym roku była to ta sama wartość. Nie skorzystaliśmy z takiego rozwiązania. Udało się tak z pomocą tutaj i kierowników wydziałów, i kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych, tak dostosować przepływy pieniężne w tym ciężkim czasie, iż nie musiałam skorzystać z kredytu na finansowanie bieżącego deficytu. W ramach tego limitu zobowiązań oczywiście znajduje się finansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 830 000 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pożyczek w kwocie 2 064 000 zł. W uchwale budżetowej znajdują się upoważnienia dla burmistrza. One mają taki sam kształt jak w roku ubiegłym. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu w kwocie 2 miliony złotych, dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na i wynagrodzenia, i w zakresie zadań majątkowych, do przekazywania uprawnień kierownikom poszczególnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja wykracza poza rok budżetowy, dokonywania zmian w planie wydatków i dochodów związanych ze środkami unijnymi. Tutaj to upoważnienie było niezwykle ważne w tym roku, dzięki temu bez sesji burmistrz Migła mogła wprowadzić do budżetu pieniądze otrzymane na zakupy w ramach zdalnej szkoły, bo to były środki wyłącznie unijne z czwartą cyfrą 7. W ramach dochodów wyróżniamy tak zwane dochody szczególne i tutaj, szanowni Państwo, w naszym budżecie są to dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 332 408 zł. I te dochody przeznacza się wyłącznie na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Drugą kategorią dochodów szczególnych, jaką wyróżniamy w naszej uchwale budżetowej, to dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Tutaj proponowana kwota jest stała i to jest 60 tysięcy złotych. I z tych dochodów, szanowni Państwo, finansujemy wydatki z zakresu ochrony środowiska, w zakresie przedstawioną ustawą. W uchwale budżetowej wyróżniamy rezerwy. Mamy rezerwę ogólną w kwocie 200 tysięcy złotych oraz rezerwy celowe. Rezerwy celowe, jest to rezerwa obowiązkowa i to jest rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Z tej rezerwy, szanowni Państwo, w tym roku finansujemy walkę z COVID-19. Ona wynosiła na 2020 255 tysięcy złotych. W tym na 2021 jest to kwota 260 tysięcy złotych. Nie jest to kwota przypadkowa, ponieważ tutaj minimalny limit jest cały wzór na obliczanie tej kwoty i tutaj jest on uzależniony od wysokości wydatków bieżących, od wysokości wydatków na wynagrodzenia i wysokości wydatków na obsługę długu. I wyróżniamy jeszcze rezerwę też celową na zadania inwestycyjne w kwocie 100 tysięcy złotych. Jest to kwota taka sama jak w roku bieżącym. Przecież, szanowni Państwo, w roku 2020 cała rezerwa inwestycyjna przechodzi w wolne środki, ponieważ nie było potrzeby sięgnięcia po tą rezerwę. W ramach dochodów i wydatków chciałabym Państwu przedstawić podobne zestawienie, jakie
przedstawiłam Państwu w roku ubiegłym, mianowicie wskazać na najważniejsze źródła dochodów w budżecie gminy Śmigiel oraz wskazać największe wydatki w budżecie gminy Śmigiel. Zestawiłam te dane w porównaniu do danych do planu finansowego obowiązującego nas na dzień 1 stycznia 2020. I tutaj, Szanowni Państwo, widzimy lekki wzrost ogółem na dochodach, a spadek na dochodach majątkowych. Taką największą kategorią dochodów w naszym budżecie są dochody tak zwane podatkowe, od osób prawnych, od osób fizycznych, wszelkie podatki i opłaty. I tutaj, Szanowni Państwo, udział w budżecie z tytułu tych dochodów to aż 41% w stosunku do całości. Prognozuje się w roku 2021 wzrost tych dochodów o kwotę 693 375 zł, analogicznie do 1 stycznia 2020. Teraz ten budżet jakby bieżący, on kształtuje się na wyższym poziomie, więc ja zakładam, że wzrost tych dochodów będzie, znaczy będzie to zbliżone jakby wartość do obecnej sytuacji, jaką mamy w tej chwili. I tutaj mamy podatek od nieruchomości, mamy podatek rolny, podatek leśny. Podatek rolny pozostawiliśmy na tym samym poziomie. Podatek od nieruchomości mamy wzrost. Ten wzrost nie wynika ze zmiany stawek, ponieważ jak Państwo pamiętacie, stawki zostawiliśmy na takim samym poziomie. Wynika on przede wszystkim ze zmiany wymiaru. Mamy większy wymiar tego podatku. I co mnie tutaj pozytywnie zaskoczyło, także na ten rok, patrząc na wykonanie z tytułu podatków, zmiany przepisów prawa, ponieważ w tej chwili, jeżeli ktokolwiek wpłaca ratę podatku, to jeżeli ma zaległości w latach poprzednich, to w tej chwili zapisujemy tą jego wpłatę już nie na to, co on wskazuje, że na przykład wskazuje, że wpłaca na drugą ratę za rok 2020, tylko zawsze nadpisujemy na najstarszą i ta zmiana przepisów prawa spowodowała, iż no te wpływy z tego podatku od nieruchomości są wyższe, aniżeli planowaliśmy. Podatek od środków transportu, mamy lekki wzrost, ale on też nie wynika ze zmiany stawek, bo stawki mamy na tym samym poziomie. Mamy wyższe wykonanie, Szanowni Państwo, co wynika, że też z dobrej egzekucji i też tutaj tego, co tutaj mi przedstawiono, przybyło kilka samochodów. Opłata eksploatacyjna, systematyczny wzrost, ale mały, tutaj się prognozujemy na poziomie 185 tysięcy złotych i udział gminy w podatkach, czyli nasze tak zwane podatki centralne. Tutaj, Szanowni Państwo, no, mamy pandemię, mamy COVID. Z dyspozycji z Ministerstwa Finansów wynika, iż otrzymamy z tytułu PIT w 2021 kwotę niższą o 255 332 zł. To wynika z dyspozycji Ministerstwa Finansów. W stosunku do planu, jaki otrzymaliśmy na ten podatek, na ten udział w styczniu, w roku ubiegłym. Przy czym, Szanowni Państwo, strata taka rzeczywista na PIT-ie, jaką prognozuję, to jest kwota około miliona złotych, czyli my uzyskamy około miliona złotych mniej, aniżeli ten plan tutaj na 2020 zakłada. Zaliczka na PIT wpłynęła na grudzień. Czekam, w styczniu będę miała już pełną informację, jak to się będzie kształtować, ponieważ w styczniu wpłynie rozliczenie jakby całkowite grudnia i wtedy będziemy wiedzieć, ile tak naprawdę tutaj pandemia nam tych dochodów zabrała, aczkolwiek prognozy były znacznie gorsze co do udziału w podatku PIT. Ja szacowałam początkowo stratę na poziomie 2-2,5 miliona. Chyba jak wszyscy skarbnicy, chyba jak wszyscy tutaj ekonomiści, troszkę nas ta pandemia zaskoczyła i w pozytywnym słowa tego znaczeniu, bo te straty nie są aż tak duże, jak były początkowo prognozowane w kwietniu czy w maju. Udział w CIT-ie jest uzależniony od kondycji gospodarki, od kondycji naszych tutaj przedsiębiorstw. Ja proponuję kwotę 295 tysięcy złotych, jest ona zbliżona do roku poprzedniego. Liczę, że uda nam się osiągnąć ten poziom dochodów.
Drugą kategorią dochodów w budżecie gminy Śmigiel to pomoc społeczna i rodzina, czyli tak zwane rozdziały, działy, przepraszam, 852 i 855. Tutaj widzicie Państwo, mamy spadek o 1 900 000 zł i ten spadek wynika wyłącznie z mniejszej dotacji otrzymanej w ramach dyspozycji wojewody wielkopolskiego dotyczącej 500+. Jak wiemy, otrzymaliśmy około 18 milionów na 500+, na 2021. Teraz, szanowni Państwo, mogę Wam powiedzieć, bo teraz uchwałą bieżącą znów zwiększam 500+. Mamy w tej chwili w budżecie bieżącym ponad 20 milionów na 500+, więc tutaj zakładam, że w ciągu roku budżetowego 2021 będą kolejne dyspozycje wojewody co do zwiększenia tej wartości. I subwencje. Subwencje, szanowni Państwo, całość subwencji to kwota 16 412 000 zł. To jest kwota około 50 tysięcy wyższa aniżeli w roku bieżącym. Jeżeli mówimy o części oświatowej, to tutaj, szanowni Państwo, patrząc na plan ze stycznia 2020, to jest kwota o 29 tysięcy mniejsza. Przecież tutaj na subwencję oświatową mieliśmy korektę planu w maju i summa summarum otrzymaliśmy troszkę więcej, aniżeli jest to w roku 2020. W części wyrównawczej otrzymaliśmy 112 tysięcy więcej, bo 1 536 780, taką kwotę proponuje nam ministerstwo na rok 2021. Natomiast w części równoważącej zaproponowana kwota jest niższa o 32 197 zł. W gospodarce mieszkaniowej proponujemy tutaj dochody na poziomie 3 414 000 zł. Tu mamy i zaplanowaną sprzedaż mienia, jak i wpływy z tytułu dzierżawy, wpływy z tytułu przekształcenia, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego. Dane powyższe zostawiłam Państwu na tym wykresie kołowym, który nam dobitnie pokazuje, jakby jakie części, jakie poszczególne dochody zajmują części w naszym budżecie. Wiadomo, na pierwszym miejscu to są nasze dochody podatkowe, na drugim miejscu to jest pomoc społeczna i rodzina, ale jak wiadomo, to są w dużej mierze dochody zlecone i takie dochody, które tak naprawdę otrzymujemy i przekazujemy dalej. Trzecie miejsce subwencja, 19%, gospodarka mieszkaniowa i taki mały kawałek tego tortu to dochody pozostałe. Przejdźmy do wydatków. Nasze wydatki w tym roku są na poziomie stycznia wyższe o 1 034 809 zł. Wydatki majątkowe o 346 tysięcy, to jest kwota niższa, przy czym, szanowni Państwo, ta kategoria, którą tutaj Państwu przedstawiam, nie uwzględniają autopoprawek do budżetu na 2021. I takim pierwszym, największym jakby naszym tutaj grupą wydatków to oświata, czyli rozdziały 801 i 854. Kwota, tutaj niech Państwa nie zmyli, na rok 2021 jest mniejsza o 1 503 184 w porównaniu do roku 2020, ale ta różnica wynika z jednego. W 2021 nie mamy budowy przedszkola w Śmiglu, 3 miliony ponad. Już Państwo widzą, że jeżeli 3 miliony ponad nam z budżetu uciekło, to suma summarum rok 2021 mimo to jest wyższy o około 1,5 miliona od roku 2020. No, gdybyśmy tutaj nie policzyli, ta różnica, gdybyśmy nie uwzględnili budowy przedszkola w Śmiglu, jaką mieliśmy w roku 2020. Wyróżniłam Państwu, bo to zawsze warto wskazać, bo to jest jedna z naszych największych grup wydatków, wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 801, 854. I tutaj, szanowni Państwo, 24 miliony 300 w roku 2020, no i ponad już 25,5 miliona w roku 2021. Wzrost o 1 234 786 zł, jeżeli mówimy o wynagrodzenia w oświacie i wychowaniu. Druga kategoria, transport i łączność. Tutaj mamy wydatki na drogi gminne. Mamy duży wzrost wydatków, ale szanowni Państwo, nasze najważniejsze zadania majątkowe skupiły się w rozdziale drogi gminne, stąd ten taki wysoki wzrost, bo jeżeli mówimy o wydatkach bieżących, są one na zbliżonym poziomie do roku 2020. Trzecia kategoria, pomoc społeczna i rodzina.
Zaś, szanowni państwo, ten milion, o którym tutaj wspomniałam przy dochodach, mniej, mamy wartość 30 771 621 tysięcy złotych, 35% naszego budżetu zajmuje pomoc społeczna i rodzina. I tak jak wspomniałam, same 500+, startowaliśmy w roku 2020 z poziomu 19 852 000. W tej chwili mamy już ponad 20 milionów z 500+. Rok 2021 zaczynamy wartością 18 milionów 790 tysięcy. Na pewno ta wartość wzrośnie. Gospodarka mieszkaniowa, tutaj szanowni państwo, zaproponowałam wzrost o 83 tysiące złotych na tej grupie wydatków. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska mamy tutaj spadek 171 tysięcy mniej. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Tutaj, szanowni państwo, mamy o 133 818 zł więcej. Przy czym dotacja dla Centrum Kultury i Biblioteki jest to kwota, szanowni państwo, niższa, bo taką największą jakby tutaj wartością w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, no to przede wszystkim nasza dotacja do Centrum Kultury i Biblioteki. No z uwagi na to, że tak naprawdę w roku 2021 musimy oszczędzać wszyscy. Rok jest bardzo, będzie bardzo nieprzewidywalny co do dochodów. Zaproponowana dotacja do Centrum Kultury jest o kwotę 101 tysięcy mniejsza, aniżeli było to w styczniu 2020. Pozostałe wartości w kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego to, szanowni państwo, no przede wszystkim Fundusz Sołecki. I w zależności od tego, jak sołectwa podzielą te środki, tak one są tutaj jakby pokazane. Kolejną wartością to jest to administracja publiczna, ponad 6 milionów, ale nieznaczny wzrost w stosunku do roku bieżącego. Kultura fizyczna, delikatny spadek, 160 tysięcy i koszty pozostałe. Tutaj też mam niespełna pół miliona mniej. Na wykresie, szanowni państwo, widać dobitnie, które części, na jakie tutaj wydatki przede wszystkim są przekazywane dochody z budżetu gminy, oświata i wychowanie i pomoc społeczna i rodzina. To są te dwie kategorie, które dominują w naszym budżecie. Chyba już teraz, szanowni państwo, jeżeli mówimy o gminy wiejsko-miejskie, taka jak nasza, chyba w większości gmin ta oświata zajmuje pierwsze miejsce. Bo słuchając radio i słuchając lokalnego radio, gdzie teraz słyszy się, że tu był uchwalony budżet w tej gminie, w tamtej, zawsze jest informacja, że największą pulę stanowią wydatki na oświatę w tej chwili. Planowane wydatki majątkowe. Można powiedzieć, szanowni państwo, że tymi zestawieniami omówiłam załącznik 1 i 2. Załącznik 3, 4 to wiadomo, to są nasze zlecone. Załącznik 5 wspomniałam, rozchody budżetu. Mamy też dotacje, które były pojawione i mamy wydatki majątkowe. Tutaj przedstawiłam państwu wszystkie zadania majątkowe, jakie proponujemy w roku 2021 na ten moment. Wiadomo, nasz budżet jest dynamiczny, składamy wnioski, liczymy na rozmaite dofinansowania. Na pewno tutaj te zadania nie będą ubywać, a będą przybywać. Zatem mamy modernizację nawierzchni bitumicznej drogi w Ciaczu. Mamy w ogóle bardzo dużo zadań związanych z drogami gminnymi. Mamy przebudowę ulicy Dworcowej w Starym Bojanowie, tutaj jest udział sołectwa Stare Bojanowo. Mamy przebudowę drogi gminnej w Karśnicach, udział sołectwa Karśnice. Mamy przebudowę ulicy Słowackiego, mamy przebudowę ulicy Południowej w Śmiglu, mamy budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Śmigiel, mamy Poladową Murownica, gdzie tu mamy udział środków unijnych. Mamy przebudowę drogi gminnej w Starym Białczu, mamy budowę przepustu w Parsku, mamy też szereg zadań z Funduszu Sołeckiego, później mamy już wykup gruntu, a to już jest inna klasyfikacja budżetowa, mamy dotacje, czy to jest fundusz cofaty na fundusz celowy związany ze zakupem samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie. Mamy objęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu, tutaj 20 tysięcy, dwa udziały, rezerwa majątkowa 100 tysięcy i budowa chodnika z kostki Czacz, to jest przy szkole podstawowej w Czaczu, zadanie realizowane przez szkołę w Czaczu.
Mamy dokumentację projektową termomodernizacji budynku schroniska, zadanie realizowane przez schronisko. Mamy dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła, wykonanie oświetlenia na terenie gminy Śmigiel, także kolejne 200 tysięcy złotych, dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 40 tysięcy, dofinansowanie usuwania odpadów powstałych przy likwidacji azbestu i modernizacja basenu kąpielowego etap pierwszy, bo tutaj nam się to zadanie zrobiło dwuletnie, nie zostanie w całości zrealizowane w 2020 i te 100 tysięcy będzie realizowane w 2021. Jeżeli mówimy o pozostałych załącznikach, to Szanowni Państwo, i w naszym budżecie wyróżniamy Fundusz Sołecki i Budżet Obywatelski. Fundusz Sołecki, wartość w ogóle Funduszu Sołeckiego wynika z wartości uzyskiwanych dochodów. Tutaj na kwota wyliczona na rok 2021, kwota sztywna, niezmienna, to 870 tysięcy złotych, 53 zł i 30 groszy. Jest to wzrost o około 70 tysięcy ponad w stosunku do roku 2020. I wyróżniamy, Szanowni Państwo, budżet obywatelski, to jest kwota 160 tysięcy złotych, budżet został rozdysponowany. Ja autopoprawką do sesji będę Państwu proponowała już składanie konkretnych zadań w ramach budżetu obywatelskiego. W tej części z mojej strony to wszystko. Dziękuję. Dziękuję Pani Burmistrz, Pani Skarbnik, przepraszam. W punkcie kolejnym mamy odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Proszę bardzo, rozumiem, że Pani Skarbnik. Tak? A tak, będę już czytać, Szanowni Państwo. Uchwała numer SO 0952/7/9/LN/2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Śmigiel na 2021 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem numer 27/2020 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 roku ze zmianami w osobach. Przewodniczący Zdzisław Drozd, członkowie Beata Rody-Waldłaszkowska, Małgorzata Okręt. Działając na podstawie artykułu 13 punktu 3 i artykułu 19 ustępu 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z artykułem 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wyraża o przedłożonym przez burmistrza Śmigla projekcie uchwały budżetowej gminy Śmigiel na rok 2021 opinię pozytywną z uwagą. Uzasadnienie. Burmistrz Śmigla przedstawiła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej gminy na 2021 rok celem zaopiniowania. Wraz z projektem przedłożone zostało uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały informacyjne. Projekt uchwały budżetowej opracowany został w szczegółowości przewidzianej uchwałą Rady Miejskiej Śmigla numer 49/518/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Śmigiel ze zmianami z zastosowaniem kwalifikacji budżetowej określonej w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Projekt budżetu gminy na 2021 rok przewiduje dochody w kwocie 84 567 036 zł z podziałem na dochody bieżące w kwocie 83 605 036 zł i majątkowe w kwocie 962 000 zł i wydatki w kwocie 87 834 368 zł z podziałem na wydatki bieżące w kwocie 82 087 532 zł i 46 groszy i majątkowe w kwocie 5 746 zł 835 zł i 54 grosze. Proponowane w projekcie budżetu dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 517 503 zł i 54
grosze. Zatem spełniony zostaje wymóg wynikający z przepisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Według założeń budżet gminy w zakresie dochodów i wydatków na 2021 rok ma być budżetem niezrównoważonym, zakładającym deficyt budżetu w kwocie 3 267 332 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Deficyt stanowi 3,86% planowanych dochodów. Projekt przewiduje przychody budżetu w kwocie 5 331 332 zł z tytułu pożyczek i kredytów to 4 894 000 oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. To jest paragraf 905, 437 332 zł. A rozchody w kwocie 2 064 000 zł. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Co odzwierciedla załącznik nr 5, przychody i rozchody budżetu gminy Śmigiel w 2021 roku. W ocenie składu orzekającego projekt budżetu gminy Śmigiel po stronie dochodów obejmuje podstawowe źródła dochodów własnych. Z analizy przedłożonych materiałów wynika, że zaplanowane kwoty subwencji, w tym części oświatowej, równoważącej i wyrównawczej oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wielkościach ustalonych przez ministra finansów w piśmie numer ST3-4750/30/2020 z dnia 14 października 2020 roku. Planowane z budżetu państwa dotacje celowe na realizację zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań własnych zostały ujęte prawidłowo tak po stronie dochodów, jak i kierunków ich przeznaczenia. W ramach planowanych wydatków zabezpieczono realizację zadań własnych gminy zleconych lub realizowanych w drodze porozumień, zarówno bieżących, jak i majątkowych, w tym realizowanych w cyklu wieloletnim. W projekcie budżetu została utworzona rezerwa ogólna i celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz na zadania inwestycyjne, których kwoty mieszczą się w wielkościach określonych w przepisie artykułu 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz artykuł 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. Zdaniem składu orzekającego szczegółowość projektowanego budżetu i wyrażone w projekcie uchwały budżetowej zapisy spełniają wymóg przepisów ustawy o finansach publicznych, a zawarte upoważnienia dla burmistrza zgodne są z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych. Projekt uchwały jest kompletny i rachunkowo zgodny. Skład orzekający wskazuje, że punkt pierwszy. Projekt przewiduje przychody budżetu w paragrafie 905 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. W kwocie 437. Halo? Okay. Ale czy Państwo mnie słyszycie? Tak, słyszę. Nie słyszę. Słychać. Pana przewodniczącego nie słyszymy. Tak, dokładnie. Pana przewodniczącego nie słychać. Czy mogę kontynuować? Proszę, już dobrze. Dobrze. Jako środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w rozdziale 616 drogi publiczne gminne, co wynika z uzasadnienia do projektu budżetu, jednakże nie wskazano konkretnego zadania inwestycyjnego. Ponadto w postanowieniach uchwały również nie dokonano żadnego wyodrębnienia tych środków, co jest wymagane przepisem artykułu 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W związku z tym skład orzekający czyni w tym zakresie uwagę. Projekt przewiduje wydatki w dziale 921, rozdziale 921-20 w paragrafie
272, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 tysięcy złotych. W związku z powyższym skład orzekający przypomina, że przed udzieleniem wyżej wymienionej dotacji wymagane jest podjęcie przez Radę odrębnej uchwały w tym zakresie. W załączniku nr 9 pod nazwą dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska w odniesieniu do dochodów wykazano paragraf 69.0 zamiast 069.0. Mając na uwadze powyższe, skład orzekający postanowił, jak w sentencji, przewodniczący skład orzekającego Zdzisław Drozd od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 14 dni od doręczenia uchwały. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Może do projektu, do tej opinii jest załączona także opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Śmigiel. Proszę bardzo, proszę, tak. Uchwała numer SO 0951 na D, na 58, na 9, na LN, na 2020, składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2020 roku. W sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Śmigiel. Działając na podstawie artykułu 13 punktu 10 i artykułu 19 ustępu 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz na podstawie artykułu 246 ustęp 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2009 roku o finansach publicznych, skład orzekający wyznaczony zarządzeniem nr 27/2020 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 października 2020 ze zmianami w osobach. Przewodniczący Zdzisław Drozd, członkowie Beata Rodewa-Dłaszkowska, Małgorzata Okręt. Po dokonaniu analizy projektu uchwały budżetowej gminy Śmigiel na 2021 rok, przyjętego zarządzeniem nr 238/20 burmistrza Śmigla z dnia 10 listopada 2020 roku, wyraża opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez gminę Śmigiel w 2021 roku. Uzasadnienie. Analizując możliwość finansowania deficytu w 2021 roku, skład orzekający ustalił, co następuje. W projekcie uchwały budżetowej gminy Śmigiel na 2021 rok założono plan dochodów w wysokości 84 567 036 zł oraz wydatków w wysokości 87 834 368 zł. Deficyt budżetu w wysokości 3 267 332 zł, co stanowi 3,86% planowanych dochodów, planuje się sfinansować przychodami z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Projekt przewiduje przychody budżetu w kwocie 5 331 332 zł. Z tytułu pożyczek i kredytów paragraf 952 to kwota 4 894 tysiące złotych, natomiast z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w odrębnych ustawach, czyli paragraf 905, kwota 437 332 zł, a rozchody w kwocie 2 064 000. Spłaty otrzymane krajowych pożyczek i kredytów, co odzwierciedla załącznik nr 5, przychody i rozchody budżetu gminy Śmigiel w 2021 roku. Skład orzekający ustalił, że prognozowana kwota długu gminy na dzień 1 stycznia 2021 będzie wynosić 22 908 750 zł 19 groszy, co stanowi 27,09 planowanych dochodów gminy na rok 2021. Po uwzględnieniu planowanych kwot zobowiązań do zaciągnięcia oraz spłaty w 2021 roku długu na koniec roku wyniesie 25 738 750 zł 19 groszy, co stanowić będzie 30,44% planowanych dochodów gminy w 2021 roku. W projekcie budżetu gminy na 2021 zaplanowano środki rozchody na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2 064 000 zł oraz wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek po uwzględnieniu wyłączeń w wysokości 543 757 zł. Łączna
Kwota spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w 2021 roku wyniesie 2 607 757 000 zł, co stanowić będzie 4,67% planowanych dochodów projektu budżetu gminy w 2021 roku. Dopuszczalny maksymalny wskaźnik to 11,19%. W wyniku analizy informacji dotyczącej przewidywanych obciążeń budżetu gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów skład orzekający uznał, że uzyskanie przez gminę wskazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok przychodów na sfinansowanie deficytu jest realne i prawem dopuszczalne. Zachowany zostaje również wymóg wynikający z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, również w latach spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający orzekł jak w sentencji. Przewodniczący składu orzekającego Zdzisław Drost. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. W podpunkcie C mamy odczytanie opinii Komisji Stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji. Jako pierwsza opinia będzie opinia Komisji Finansowo-Gospodarczej. Proszę pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca Komisji Finansowo-Gospodarczej, proszę o opinię. Już momencik, już jestem, bo nie mogłam włączyć. Proszę. Witam państwa. Informuję, że Komisja Finansowo-Gospodarcza na posiedzeniu 25 listopada zapoznała się z projektem uchwały budżetowej na rok 2021 w całości, a także projektem wieloletniej prognozy finansowej. Komisja nie złożyła wniosku o wprowadzenie zmian do projektu budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Proszę o opinię Komisji Spraw Społecznych. Pani przewodnicząca, oddaję pani głos. Dziękuję panie przewodniczący. Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu 16 grudnia nie wniosła uwag odnośnie projektu uchwały budżetowej gminy Śmigiel na 2021 rok w kategoriach obejmujących działalność komisji. Dziękuję bardzo. Komisja Planowania i Rozwoju, panie przewodniczący, słuchamy. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, również Komisja Planowania i Rozwoju po wysłuchaniu obszernych wyjaśnień nie złożyła żadnego wniosku o wprowadzenie zmian do projektu budżetu na 2021 rok i WPF. Dziękuję. Pan Przewodniczący Komisji Planowania, Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na posiedzeniu 24 listopada 2020 roku zapoznała się z projektem uchwały budżetowej na rok 2021 w całości, ze szczególnym uwzględnieniem części dotyczącej zakresu działalności komisji. Komisja nie złożyła wniosku o wprowadzenie zmian do projektu budżetu i WPF-u oraz wyraziła pozytywną opinię dla każdego projektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Podpunkt D. Przedstawienie stanowiska burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych. Takich nie było. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu. Takich również nie było. W kolejnym punkcie mamy przedstawienie ewentualnych autopoprawek burmistrza do projektu budżetu. Proszę bardzo, do projektu uchwały. Proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu wczorajszym burmistrz Śmigla złożyła do Biura Rady autopoprawki do projektu uchwały budżetowej gminy Śmigiel. W ramach tych autopoprawek proponujemy następujące zmiany do uchwały budżetowej. Drobna korekta pomiędzy w zapisach paragraf 2 ustęp 1 uchwały ustala się wydatki budżetu gminy Śmigiel w 2021 roku w kwocie 87 834 368 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 81 932 532 zł 46 groszy i wydatki majątkowe w kwocie 5 901 835 054. Różnica jest, kwota wydatków jest, się nie zmieniła. Różnica jest pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi.
Paragraf drugi, ustęp drugi, punkt drugi otrzymuje brzmienie: wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustawy o finansach publicznych. Tutaj wzrost środków, wydatków tak zwanych unijnych, w dalszej części autopoprawy wyjaśnię z jakiego powodu. A paragraf 14 otrzymał następującą treść. Ta treść tego paragrafu 14, który powstał w tej uchwale, wynika z uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartej w opinii i wprowadzamy paragraf 14 o następującej treści: przychody wynikające z otrzymanych w 2020 roku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 437 332 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego. I kolejno paragraf 14, 15, 16, 17 dotychczasowo otrzymują numerację 15, 16, 17 i 18. Po stronie wydatków w załączniku numer 2, ponieważ w załączniku numer 1 w dochodach nie proponujemy Państwu żadnych zmian, załącznik numer 2, tu mamy przesunięcia pomiędzy paragrafami w drogach publicznych gminnych, mamy zmniejszenie na remontach i na usługach na korzyść wydatku inwestycyjnego, tak jak Państwu wspomniałam, przenosimy część wydatków zadania majątkowego budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewo, to jest Aleja Czereśniowa. Część w kwocie 75 tysięcy pozostanie w roku 2020 niewykonana i przejdzie w wolne środki. Środki natomiast tutaj musimy na 2021 wyodrębnić te 75 tysięcy i wprowadzić zadanie do wieloletniej prognozy finansowej. I mam drobne przesunięcia tutaj w zadaniu przebudowa drogi gminnej Poladowo-Morownica, ale tutaj tylko i wyłącznie między czwartą cyfrą, czyli w tym samym paragrafie z cyfry 0 kwota 57 810 przychodzi w odpowiednim podziale na cyfry 7 i cyfrę 9. I z tego tytułu zmienił się zapis paragrafu drugiego ustępu, drugiego punktu, drugiego, ponieważ wzrosły nam wydatki unijne tek z czwartą cyfrą 7 i 9. Drobne przesunięcia pomiędzy rozdziałami między szkołami podstawowymi a pozostałą działalnością w oświacie. Następnie rozdział 851-95, pozostała działalność, tutaj Szanowni Państwo, pozostała działalność, ale w ochronie zdrowia. Tutaj mamy zwiększenie wydatków o 40 tysięcy złotych i ono wynika wyłącznie z wyodrębnienia zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. I tutaj jest zadanie związane z zakupem defibrylatorów, stąd ochrona zdrowia. Następnie rozdział 852, ośrodki wsparcia. Rozdział 852.05 zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozdział ośrodki pomocy społecznej, rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz rozdział wspierania rodziny, przesunięcia wyłącznie między paragrafami na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej. To zmiany, ale wyłącznie w danych rozdziałach między paragrafami. W pozostałej działalności, w kulturze, tutaj Szanowni Państwo, zmniejszamy usługi o 160 tysięcy złotych. W tym paragrafie ta kwota 160 tysięcy złotych to była kwota zabezpieczona na realizację budżetu obywatelskiego w roku 2021. O te 160 tysięcy zabezpieczone na budżet obywatelski zmniejszamy, a poszczególne kwoty, poszczególne zadania po 40 tysięcy zabezpieczamy już w danej klasyfikacji budżetowej. I stąd w rozdziale, w pozostałej działalności, ale w rozdziale już w sporcie, w paragrafie 605 mamy dwa zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego, kwota 80 tysięcy złotych, omówię je przy zadaniach majątkowych. Załącznik numer 7, planowane wydatki majątkowe. Tutaj, Szanowni Państwo, mamy zmiany. Mamy wspomniane już wcześniej przy omawianiu załącznika numer 2 zmiany w drogach, czyli Czereśniowa, która robi się dwuletnia i część jest realizowana w 2021. Mamy zamiany w czwartej cyfrze w przebudowie drogi gminnej Poladowo-Morownica. Mamy zmiany nazwy zadania majątkowego przebudowa ulicy Słowackiego, dodajemy zapis z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ten zapis także wynika z uwagi zawartej w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Państwo pamiętacie, czytałam, było wskazanie, żebyśmy wskazali konkretne zadanie majątkowe, które będziemy realizowali z tego funduszu. To też proponujemy konkretne. Rozdział 926-95, tutaj mamy, Szanowni Państwo, budżet obywatelski, dwa zadania. Mamy deptak edukacyjno-rekreacyjny oraz plac zabaw z elementami skateparku, to jest etap drugi. Te dwa zadania mają charakter majątkowy.
I Szanowni Państwo, wprowadzamy załącznik numer 11, planowane wydatki budżetu obywatelskiego na rok 2021 z nazwami zadań, jakie Państwu przedstawiłam przed chwilką. Jeżeli chodzi o autopoprawki do uchwały budżetowej, to by były wszystkie. Dziękuję. Dziękuję Pani Skarbnik. Otwieram dyskusję nad projektem budżetu. Ja bym miała pytanie, Ewa Skanna. Proszę bardzo. Pani Skarbnik, w autopoprawkach w podpunkcie C mamy zmiana nazwy zadania majątkowego. Przebudowa ulicy Słowackiego w Śmiglu na przebudowa ulicy Słowackiego w Śmiglu. Czy to jest jakaś zmiana? Tak, tak, już wyjaśniam. Nie na przebudowę ulicy Słowackiego w Śmiglu, tylko myślnik zadania z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dlaczego taka nazwa? Ja w projekcie, bo Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest pochodną, pochodzi z funduszu covidowskiego. My otrzymaliśmy w roku 2020 ponad 900 tysięcy złotych z tego funduszu. Wykorzystaliśmy w 2020 pół miliona na rozbudowę przedszkola w Śmiglu. Tym, można powiedzieć, tym pół miliona udało nam się skorygować dochody zarówno z CIT-u, jak i z PCC. Zostało nam ponad 400 tysięcy złotych i te 400 tysięcy złotych przyjmuje po przychodach w budżecie na 2021. Tak, tak jest wytyczne ministerstwa, tak mamy robić. Ja szczegółowo w uzasadnieniu do uchwały budżetowej, do projektu uchwały budżetowej opisałam, że te 400 tysięcy zostanie wykorzystane na zadania inwestycyjne w drogach, ponieważ tutaj od razu z góry założyliśmy sobie, żeby już nie dzielić tej kwoty, że wykorzystamy tę kwotę na jedno z tych większych zadań, na przebudowę ulicy Słowackiego, tam koszt rozopiewa na pół miliona złotych, te 400 tysięcy wystarczy. Jednakże tutaj dla Regionalnej Izby Obrachunkowej było moje wskazanie w uzasadnieniu do projektu niewystarczające, wskazano nam w opinii, abyśmy wskazali już w nazwie po prostu literalnie, którego zadania to ma dotyczyć, stąd zmieniam tą nazwę na dołączenie tego zapisu zadanie realizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Czy wyjaśnienie jest wystarczające? Pani Radna, czy wyjaśnienie jest wystarczające? Tak, oczywiście wystarczająco. Dziękuję. Dziękuję. Panie Przewodniczący, mam pytanie. Proszę bardzo. Pani Skarbnik, ja mam pytanie odnośnie tej informacji, co żeśmy dostali na dofinansowanie tej inwestycji, która ma być w Onieściu. Czy ta kwota już gdzieś jest umieszczona w projekcie budżetu na rok 2021? Szanowny Panie Radny, jeszcze nie, będzie to wprowadzone w styczniu. Ja już nie chciałam Państwu mieszać, nie chciałam, bo kwota, która, o której Pan mówi, otrzymaliśmy dofinansowanie na jedno z zadań, które złożyliśmy w pierwszym naborze do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym naborze, kiedy wskazywaliśmy konkretne zadania, otrzymaliśmy na to zadanie pieniążki, one już wpłynęły na moje konto, one wejdą przychodami w przyszłym roku. Ja nie chciałam już Państwu zmieniać i deficytu, i zapisów uchwały dotyczących przechodu, byłoby to dużo zmian. Zrobimy to, Panie Radny, na pierwszej sesji budżetowej, gdzie będziemy ruszać uchwałę budżetową w nowym roku. Dobrze, dziękuję bardzo za wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Pytań było sporo, ale na posiedzeniach komisji, także myślę, że nic więcej się nie urodzi. Skoro nie ma pytań, przechodzimy do kolejnego punktu. Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek przez Panią Burmistrz. Przegłosujemy. Będę czytał w kolejności alfabetycznej nazwiska Państwa Radnych. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał. Przypominam, głosujemy przyjęcie autopoprawek wniesionych przez Panią Burmistrz. Kto jest, Adamczak, Arleta? Jestem za. Dziękuję. Grudkowski, Włodzimierz? Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk, Kolonik? Za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław za. Klem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Łączny Krzysztof nieobecny. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Szybczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Splisteser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Szczelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za.
Dziękuję. Informuję, że w głosowaniu wziął udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za przyjęciem autopoprawek zgłoszonych przez panią burmistrz. W punkcie kolejnym mamy głosowanie wniosków Komisji Stałych Rady nieuwzględnionych przez burmistrza w autopoprawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków. Takich nie było. Wobec tego przechodzimy do ostatniego punktu debaty nad budżetem gminy Śmigiel na rok 2021, czyli głosowanie uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały budżetowej na rok 2021? Czytam w kolejności alfabetycznej. Adamczak, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski, Włodzimierz. Drutkowski, Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Żelczyk, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska, Anna. Jestem za. Kasperska, Gabriela. Dziękuję. Jestem za. Dziękuję. Kasperski, Wiesław, za. Klem, Rafał. Za. Pan radny łączny nieobecny. Majer, Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak, Mirosław. Jestem za. Tu jest Kuczek, Michał. Jestem za. Tu jest Kuczek, Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk, Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. I Żyto, Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że za podjęciem uchwały w sprawie budżetu gminy Śmigiel na rok 2021 głosowało 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Tu, w tym miejscu gratulacje do pani burmistrz, gratulacje do pani skarbnik za przygotowanie takiego budżetu, który został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu przez Radę. Oczywiście, tak jak tu było wspomniane, dyskusja nad budżetem odbywała się na komisjach Rady. Wątpliwości zostały rozwiane. Jeszcze raz gratuluję pani burmistrz, pani skarbnik. Panie przewodniczący, to ja bardzo dziękuję za dobrą współpracę, że właściwie w jakiś sposób ogarnęliśmy ten budżet, na pewno niełatwy. Dlatego dziękuję pani skarbnik, dziękuję pracownikom i przede wszystkim Radzie, która sprawnie zawsze działa. Dyskusji było sporo na komisji, to mnie też cieszy. I na tych komisjach właśnie zawsze wypracowujemy wspólny kierunek i to jest najważniejsze. Ja dziękuję serdecznie. Dziękuję pani burmistrz. Myślę, że jak możemy sobie wzajemnie podziękować, to jest dobrze. Przechodzimy do punktu kolejnego i po tej uchwale ogłoszę kilka minut przerwy, czyli uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigiel na lata 2021-2031. I myślę, że tu pani skarbnik zabierze głos. Dziękuję za głos. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigiel na lata 2021-2031. Ona jest kontynuacją jakby naszej uchwały budżetowej, która była przed chwilą podjęta. Wywołujemy nową uchwałę jak co roku, bo mamy różne rozwiązania co do wieloletniej prognozy finansowej. Jedne gminy kontynuują, my wywołujemy dla porządku nową uchwałę. W roku 2021 proponujemy Państwu wydłużyć prognozę o 2 lata. Do roku 2031. Tak jak wspomniałam, przy budżecie kolejny rok jest tak zwany niepewny. Jest wielką niewiadomą to, co się w Polsce wydarzy, co się wydarzy na świecie, jakie to będzie miało przełożenie na gospodarkę i na wartości, które my w tej chwili możemy przyjąć do budżetu i do wieloletniej prognozy finansowej. W samej treści uchwały, Szanowni Państwo, ona jest analogiczna do roku ubiegłego, znajdują się w niej takie same upoważnienia dla burmistrza. Upoważnienia, które są zawarte w tej uchwale, są zgodne z uchwałą budżetową, która była przed chwilą podjęta.
Jeżeli mówimy o wieloletnią prognozę finansową, to podstawą do opracowania tego dokumentu jest no, projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonywania budżetu gminy Śmigiel za lata 2018 i 2019 oraz planowane wartości na koniec trzeciego kwartału 2020. Takie wartości przyjmujemy do planowania kategorii wieloletniej prognozy finansowej. Kolejną jakby ważnym elementem są wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych. One są podstawą do oszacowania wszelkich skutków finansowych projektowanych uchwał i tutaj korzystaliśmy z aktualizacji z lipca 2020, więc już uwzględniająca wszelkie wpływy pandemii COVID na kształtowanie się gospodarki w Polsce i na świecie. Przy opracowywaniu prognozy poszczególnych pozycji budżetowych wykorzystywaliśmy trzy podstawowe wskaźniki, które określamy jako mierniki koniunktury gospodarczej, czyli produkt krajowy brutto, PKB, wskaźnik inflacji oraz wskaźnik wynagrodzeń. Na takiej podstawie oszacowaliśmy wartości dochodów i wydatków gminy Śmigiel na te poszczególne lata. Ja wiem, że jest to abstrakcyjne prognozować dochody na 10 lat do przodu, aczkolwiek no, jeżeli dysponujemy wytycznymi z Ministerstwa Finansów, mamy założenia sztywno przyjęte dla całego kraju dotyczące i PKB, i wskaźnika inflacji. Na tej podstawie wszystkie samorządy prognozują i na tej podstawie, jakby na tych założeniach powstaje cały załącznik numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej. Jeżeli chodzi o załącznik numer 2 do uchwały, tutaj szanowni państwo przedstawiliśmy przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia dzielimy jakby na trzy grupy. Dzielimy przedsięwzięcia na te finansowane środkami unijnymi. Tutaj mamy Morownica, Poladowa Morownica, czyli budowa drogi gminnej. Następnie mamy grupę przedsięwzięć krajowych, finansowanych ze środków krajowych i tutaj z wydatków bieżących i do tych wydatków bieżących, szanowni państwo, dodajemy te przedsięwzięcia, gdzie mamy umowy przekraczające rok budżetowy i tu mamy i ubezpieczenia majątkowe, licencje na korzystanie z poszczególnych publikacji elektronicznych, bieżące utrzymanie dróg, dowożenie uczniów do szkół w gminie Śmigiel. Kolejna grupa to wydatki majątkowe i tutaj, szanowni państwo, mamy przedsięwzięcia majątkowe, które wykraczają nam poza rok budżetowy. Mamy budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Śmigiel, to jest wkład własny, ponieważ jak państwo pamiętacie, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Zadanie to jest dwuletnie. Mamy modernizację basenu kąpielowego w Śmigiel, ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane w całości w roku 2020, będzie kontynuowane w 2021. Mamy dwa sołectwa zdecydowały się na kontynuację zadań majątkowych, stąd też zostało one wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. I tu mamy sołectwo Koszanowo i sołectwo Poladowo. I oświetlenie, szanowni państwo, uliczne. Takie przedsięwzięcia zawiera załącznik numer 2. Jeśli chodzi o objaśnienia do przyjętych wartości, to szanowni państwo, bardzo ważna rzecz to jak nasze dochody i wydatki kształtują się w tych poszczególnych latach odnośnie dwóch takich ważnych wskaźników, które nas dotyczą. Dwóch takich ważnych jakby tutaj artykułów z ustawy o finansach publicznych, czyli artykuł 242, tak zwany operacyjny, i artykuł 243, który pozwala nam określić, na jakim poziomie znajduje się gmina odnośnie zadłużenia. To jest dobra informacja, szanowni państwo, w całej prognozie od roku 2021 do roku 2031 gmina Śmigiel utrzymuje nadwyżkę operacyjną przez cały ten okres, co jest niezwykle ważne, bo wiem, że mnóstwo gmin ma teraz problem z utrzymaniem nadwyżki operacyjnej z uwagi na spadek dochodów w związku z pandemią oraz zachowujemy na przyzwoitym, dobrym poziomie wskaźnik z artykułu 243. 243 artykuł i ten wskaźnik przedstawiłam państwu w objaśnieniach na ostatniej stronie. Tutaj widzimy, no, słabszym rokiem jest dla nas 2023-2024, aczkolwiek ten poziom bezpieczeństwa na tym wskaźniku nadal jest zadowalający. Dziękuję. Odnośnie wieloletniej prognozy finansowej dziękuję. Dodam tylko, że tutaj także wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie wiem, czy pani przewodnicząca odczyta ją? Tak, proszę odczytać. Tak.
Uchwała numer SO 0957 na 7 na 9 na LN na 2020 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigiel. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarządzeniem numer 27 na 2020 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 października 2020 ze zmianami w osobach. Przewodniczący Zdzisław Drozd, członkowie Beata Rodowal-Łaszkowska, Małgorzata Okręt. Działając na podstawie artykułu 13 punktu 12 i artykułu 19 ustępu 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, w związku z artykułem 230 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, po rozpoznaniu wyraża o przedłużonym przez burmistrza Śmigla w projekcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigiel opinię pozytywną. Uzasadnienie. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigiel został przedłużony tutejszej Izbie celem zaopiniowania. Wydając niniejszą opinię, skład orzekający zapoznał się m.in. z następującymi dokumentami będącymi w posiadaniu Izby. Projektem uchwały budżetowej na 2021 rok, uchwałami okołobudżetowymi mogącymi mieć wpływ na zadłużenie gminy, sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi według stanu na dzień 30 września 2020, uchwałą budżetową na 2020 rok oraz w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku budżetowego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera część normatywną zawierającą upoważnienia burmistrza do zaciągania zobowiązań oraz część odsyłającą do załączników, w których prezentowane są. Punkt pierwszy. Dane dotyczące dochodów, wydatków budżetu z wyodrębnieniem dochodów, wydatków bieżących i majątkowych, wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki, przychodów i rozchodów budżetu oraz informacja o relacji kształtowania się długu oraz o relacji, o której mowa w artykule 242 załącznik nr 1, dane dotyczące wieloletnich przedsięwzięć finansowych załącznik nr 2. Do projektu uchwały załączone zostały objaśnienia przyjętych wartości. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera dane wymagane przepisami artykułu 226 ustawy o finansach publicznych. Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Planowane na 2021 rok wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 1 517 503,54 zł. Z projektu wynika, że okres objęty wieloletnią prognozą finansową odpowiada okresowi, na jaki przyjęto limity wydatków na realizację ujętych w prognozie przedsięwzięć. A prognoza kwoty długu sporządzona jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, czyli na lata 2021-2031, co wyczerpuje dyspozycje z artykułu 227 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie prognozy kwoty długu ustalono, że w 2021 roku i w latach, na jakie została opracowana prognoza, zostanie zachowana relacja, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Zakres przewidzianych dla organu wykonawczego upoważnień nie wykracza poza dyspozycję wynikającą z artykułu 228 oraz artykułu 232 ustawy o finansach publicznych. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazuje zgodność z projektem uchwały budżetowej w zakresie wymaganym artykułem 229 ustawy o finansach publicznych. Jednakże skład orzekający wskazuje, że w przedłożonym projekcie wystąpiła rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 1 przepływy, a projektem uchwały budżetowej na 2021 rok w niżej wymienionych pozycjach. Pozycja liczba porządkowa 9.4, wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, WPF 2 838 950 000, budżet 2 767 500 zł, WPF minus budżet 71 450 zł. Należy wskazać, że na etapie uchwalania uchwała budżetowa i WPF winny wykazywać pełną zgodność, a zatem projekty tych uchwał winny być ze sobą zbieżne. Skład orzekający wskazuje, że porównanie załącznika dotyczącego wykazu przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigiel na lata 2021-2031 po zmianach według stanu na dzień 29 października 2020 roku, dokonanym uchwałą numer 24 225/2020, ostatnia zmiana z przedłożeniem projektu oraz załącznika numer 2 do projektu WPF pod nazwą wykaz przedsięwzięć do WPF wykazało, że wystąpiły rozbieżności w zakresie limitów wydatków w odniesieniu do zadań pozycja 1, 3, 2, 1,
pod nazwą budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Śmigiel, poprawa infrastruktury drogowej. Odnośnie wyżej wymienionych różnic, burmistrz w objaśnieniach ujętych uwartości do wieloletniej prognozy finansowej zawarł następującą informację. Planuje się, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej umożliwiającej podejmowanie uchwał zostanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigiel na lata 2020-2029 odpowiednie zmiany mające na celu doprowadzenie do zgodności obu omawianych dokumentów. Mając powyższe na względzie, skład orzekający postanowił jak kontencji. Przewodniczący składu orzekającego Zdzisław Drost. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach Komisji Finansowo-Gospodarczej, Społecznych, Komisji Planowania i Rozwoju, Komisji Rolnictwa, gdzie uzyskał pozytywne opinie. Otwieram dyskusję. Pani przewodniczący, ja jeszcze przedstawiał tu poprawki do tego. Tak, tak, tak. Dobrze. Mówię, był omawiany bez autopoprawek. Pani skarbnik, czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Skoro nie, to pani skarbnik, proszę o przedstawienie autopoprawek. Szanowni państwo, wraz z projektem, z autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej zostały złożone autopoprawki do projektu wieloletniej prognozy finansowej. Tutaj, szanowni państwo, załącznik numer 1, wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Tutaj dokonujemy zmian wynikających wyłącznie ze zmian w uchwale budżetowej. Różnica między wydatkami bieżącymi a majątkowymi plus w zadaniach inwestycyjnych. Natomiast większe zmiany, szanowni państwo, proponują w załączniku numer 2 wykaz przedsięwzięć do WP. Tu musimy jakby zrównoważyć dwie wieloletnie prognozy finansowe. Prognoza wieloletnia, która traci ważność na koniec tego roku, czyli na lata 2022-2029, musi zawierać takie same zadania majątkowe i bieżące, takie same przedsięwzięcia, jak tutaj proponowana państwu wieloletnia prognoza finansowa na 2021-2031. Zatem musimy w pozycji 1 czy 1 wydatki bieżące dodać przedsięwzięcia, które wprowadzaliśmy i wprowadzamy do uchwały bieżącej. Zimowe utrzymanie dróg gminnych, ponieważ umowa wychodzi poza rok budżetowy. Zwrot kosztów przyjazdu niepełnosprawnego ucznia do najbliższego przedszkola. Tutaj także mamy, bo ta umowa obowiązuje nas na rok szkolny. Wykonanie usługi audytu wewnętrznego. Szanowni państwo, chcę podpisać umowę w tym roku, więc to zadanie musi znaleźć się w wieloletniej prognozie finansowej. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Udzielenie pomocy finansowej dla powiatu kościańskiego na dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej, ponieważ też w tym roku jest wywoływana uchwała, będzie umowa, musi zostać zadanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej. Natomiast w wydatkach majątkowych, tu mamy prowadzenie tej budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewo, to o czym państwu wspominałam przy uchwale budżetowej, te 75 tysięcy, które nie będzie wykorzystane w roku 2021, będzie wykorzystane, przepraszam, 2020, będzie wykorzystane w roku 2021. I pozycja 1.1.2, wydatki majątkowe finansowane środkami unijnymi. Te zmiany dotyczące Poladowo-Morownica tutaj też muszą się znaleźć. Z autopoprawek to by było wszystko. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego przegłosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawek zgłoszonych przez panią burmistrz, przedstawionych przez panią skarbnik. Adamczak Puk Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Wojciech Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław za. Klem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Rzecznik Krzysztof nieobecny. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław wcześniej. Jestem za. Dziękuję. Spliceser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. I teraz pogłosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigiel na lata 2021-2031?
Adamczak, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski, Włodzimierz. Pan radny Drutkowski jest za. Dziękuję. Grzelczyk, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska, Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska, Gabriela. Jestem za. Kasperski, Wiesław. Jestem za. Klem, Rafał. Jestem za. Dziękuję. Pan radny Łączny, nieobecny. Pan radny Majer, Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak, Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak, Michał. Jestem za. Dziękuję. Spiseser, Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk, Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. I Żyto, Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Czyli uchwała została podjęta jednogłośnie. Mamy godzinę 14:34. Ogłaszam 15 minut przerwy.
2021, ale korygujemy jeszcze budżet na 2020. Tutaj proponujemy Państwu zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków. Zmiany głównie dostosowujące zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o wydatki, plan do zapotrzebowania, a jeżeli chodzi o dochody, dostosowujemy w większości przypadków plan do wykonania, które mamy na koniec listopada. Zatem drobne korekty na krajowych pasażerskich przewozach kolejowych po stronie dochodów, zmniejszenie planu o 1112 zł. Na gospodarce gruntami i nieruchomościami zmniejszamy plan o 45 tysięcy złotych. Tutaj mamy pandemię. Nieuzyskane dochody są wynikiem wyłącznie trwającej pandemii COVID-19. Spisy powszechne i inne. Szanowni Państwo, w przyszłym roku mamy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań i tutaj otrzymaliśmy już na wydatki rzeczowe w roku 2020 kwotę 269 zł. Wprowadzamy ją po stronie dochodów i po stronie wydatków. Duża zmiana w udziałach w podatkach w 756-21 dzięki oszczędnościom wygospodarowanym przez zarówno Urząd Miejski, jak i wszystkie jednostki organizacyjne gminy Śmigiel. Udało nam się zmniejszyć plan dochodów z tytułu udziału w podatku PIT o kwotę 800 tysięcy złotych. To niewykonanie jest spowodowane trwającą pandemią COVID, mniejszymi dochodami uzyskiwanymi przez mieszkańców gminy Śmigiel, stąd też mniejszym udziałem w PIT wpływającym do kasy gminy Śmigiel. Wprowadzamy po stronie dochodów w części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 88 500 zł. Jest to realizacja planu tzw. 500+ dla nauczycieli na naukę zdalną. Całe szczęście otrzymaliśmy, Szanowni Państwo, kwotę taką, która nam wystarczyła na zobowiązania z tytułu jakby tych zakupów przez nauczycieli do tej kwoty 500 zł. Mówię całe szczęście, ponieważ były informacje, że niektórym gminom po prostu nie wystarczyło. Oświata i wychowanie. Tutaj, Szanowni Państwo, zmniejszamy plany dochodów także na podstawie informacji otrzymanych od poszczególnych kierowników jednostek oświatowych. Zmniejszamy dochody w oświacie o 247 218 zł. To są głównie utracone dochody ze sprzedaży wyżywienia, bo jak wiemy, mamy zdalną szkołę, stołówka nie działa. Mamy straty na sprzedaży wyżywienia i jakby tą część przedszkolną, wtedy kiedy dzieci wiosną nie chodziły do przedszkoli, tutaj także za jedną godzinę przedszkolną i wyżywienie w przedszkolach, ale z tego okresu wyszkolnego. Na składkach na ubezpieczenie zdrowotne czy zasiłkach okresowych, tutaj mamy, Szanowni Państwo, dyspozycję wojewody wielkopolskiego, też zmniejszenie planu, wojewoda też szuka pieniędzy i też koryguje nam plan. Na zasiłkach stałych i na pomocy w zakresie dożywiania także zmniejszenia planów o 2,5, a tutaj o 20 tysięcy złotych. I Szanowni Państwo, Szkolne Schronisko Młodzieżowe zaproponowało zmniejszenie planu po dochodach i po wydatkach. Po dochodach jest to kwota 19 tysięcy złotych. Po stronie wydatków mamy drobne przesunięcia i drobne oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach pożytku publicznego. Tutaj mamy poszerzenie turystyki, przesunięcia pomiędzy rozdziałami na radach gmin, na administracji, na urzędzie. Spis powszechny wprowadzany, ta kwota 269 zł. Mamy oszczędności na promocji jednostek samorządu terytorialnego, to już są któreś oszczędności, w tej chwili zdejmujemy 18 tysięcy z tych rozdziałów. Przesuwamy kwotę z pozostałej działalności 2 tysiące, ona akurat była przesunięta na radę i na urząd. I Szanowni Państwo, oświata i wychowanie, tutaj zatrzymam się dłużej. Proponujemy zmniejszenie wydatków o kwotę 773 499 zł. To była analiza szczegółowa poszczególnych jednostek oświatowych. Jednostki oświatowe z uwagi na to, iż tak naprawdę wszyscy oszczędzamy cały czas, zaproponowały zmniejszenia w swoich planach wydatków. Tak jak już wspomniałam, przy dochodach te zmniejszenia planów po stronie wydatków pozwoliły nam na urealnienie dochodów z udziału w PIT-ie. Oprócz zmniejszenia planów mamy mnóstwo zmian związanych z przesunięciami między działami, rozdziałami, paragrafami na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych. Wprowadzamy też do planu wydatków tą kwotę z tej subwencji oświatowej, to 88,5 tysiąca złotych w związku z realizacją wsparcia dla nauczycieli, tzw. 500+.
tu też się znalazła w wydatkach. I analogicznie do poszczególnych zmian po stronie dochodów od wojewody mamy zmniejszenia planu na składkach na ubezpieczenie, na zasiłkach okresowych, na dożywianiu, na zasiłkach stałych. Tutaj jeszcze oprócz tych wartości kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej także złożyła wniosek o zmniejszenie planu, także wygospodarowała oszczędności. Mamy 50 tysięcy tutaj na zasiłkach okresowych, celowych, zmniejszenie planu. Mamy na usługach opiekuńczych zmniejszenie planu, to są zmniejszenia na rodzinach zastępczych, także mamy zmniejszenie planu, to są zmniejszenia zaproponowane przez panią kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie, szanowni państwo, szkolne schronisko młodzieżowe, także zmniejszenie wydatków, tu o kwotę aż 29 562, takie oszczędności jeszcze dodatkowe, jak państwo pamiętacie, tu już pan dyrektor proponował oszczędności w ciągu roku budżetowego, nadal udałoby się wygospodarować kolejny, aż prawie 30 tysięcy złotych kolejnych oszczędności przekazuje do budżetu. Następnie, szanowni państwo, mamy tutaj jeszcze Centrum Kultury i tutaj też istotna kwota, bo zmniejszamy już po raz ostatni dotację do Centrum Kultury o kwotę 30 tysięcy złotych. I mamy jeszcze tutaj rozdział 926, zadania w zakresie kultury fizycznej, także oszczędności wygospodarował tym razem Okwil, to jest kwota 56 tysięcy złotych z tytułu jakby tutaj tej działalności Okwilu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Burmistrz Śmigla złożyła także autopoprawki do tej uchwały budżetowej. Ja pozwolę sobie je państwu omówić. Mamy zmiany po stronie dochodów i po stronie wydatków. Po stronie dochodów takimi istotnymi zmianami zaproponowanymi w autopoprawkami to zmniejszamy sobie dochody z tytułu sprzedaży mienia o kwotę 216 tysięcy złotych. Mamy niskie wykonanie dochodów spowodowane z tego tytułu. Jest to wyłącznie spowodowane trwającą pandemią COVID. Widzimy, no, mienie się nie sprzedaje, co jest też wyraźnie widoczne w udziale w podatku od czynności cywilnych prawnych. Ludzie, mieszkańcy, moim zdaniem, raczej oszczędzają, aniżeli wydają w tych trudnych czasach, bo tak naprawdę nikt nie wie, co nas czeka w najbliższym okresie. Następnie, szanowni państwo, tutaj z dużych zmian to wpływ z wydanej decyzji przez Wydział Planowania Przestrzennego, opłata planistyczna, szanowni państwo, powiat sprzedał jakiś czas temu działki. Działki były na terenie, na którym gmina uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z tego tytułu, zgodnie z naszą uchwałą, należy się gminie Śmigiel, zgodnie z decyzją wydaną przez burmistrza, należy się gminie Śmigiel tak zwana renta planistyczna w kwocie 745 380 zł. I tę pozycję tutaj proponujemy państwu wprowadzić do budżetu. I szanowni państwo, wojewoda jeszcze też tuż przed złożeniem autopoprawek złożył dyspozycję, zwiększa nam 500+ o kolejne 88 tysięcy złotych. Następne drobne przesunięcia na oczyszczanie miast i na schroniskach dla zwierząt. Po stronie wydatków, tutaj zmniejszamy sobie plan ostatecznie na krajowych pasażerskich przewozach kolejowych. Zmniejszamy tutaj, tu mamy oszczędności bardzo drobne, ale mamy drogi publiczne gminne, mamy przesunięcia w dużej mierze pomiędzy paragrafami na wniosek kierownika, ale mamy także zmniejszenia o drobne kwoty zadań majątkowych i tu mamy też polodową murownicę, tak jak państwu wspominałam, przy drugiej uchwale zadanie dwuletnie przebudowa polodowa murownica, ten etap pierwszy zostanie zrealizowany w roku 2021, stąd też te środki muszą zostać przesunięte, aby zadanie nie było puste w tym roku. W gospodarce gruntami i nieruchomościami. Tutaj, szanowni państwo, musimy zabezpieczyć kwotę odszkodowania, które jesteśmy zobligowani po podpisaniu porozumienia z powiatem kościańskim wypłacić za otrzymane na mocy artykułu 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami działki 719 na 1, 719 na 3 położone w Niedążkowie. Działki te gmina Śmigiel przejęła na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami podczas podziału wykonywanego przez powiat działek do sprzedaży. I też w rozdziale 705 mamy jeszcze przesunięcia pomiędzy działami i paragrafami.
Następnie, Szanowni Państwo, z takich większych zmian, no to po stronie wydatków PNB 500+, na 88 153 zł wprowadzamy do budżetu i zabezpieczamy jeszcze tutaj na potencjalne zobowiązania oświetlenie ulic, placów i dróg, czyli oświetlenie uliczne. Zwiększam plan, ale tak jak tutaj już wspominałam, są to, mamy umowę roczną, muszę zabezpieczyć plan na ewentualne zobowiązania, jakie mogą powstać w styczniu, ale będą dotyczyły grudnia. Następnie mamy drobne oszczędności jeszcze na świetlicach, na wydatkach na zakupy, wydatkach na remonty drobne, bo to zostały. W związku z powyższymi autopoprawkami zmieniły się zapisy w uchwale, zmieniamy dochody, bo one wzrosły i wychodzą na teraz 90 915 tysięcy złotych, wydatki wyniosą 94 823 zł. Zmienia się zapis związany ze zadaniami z administracji rządowej, z zadaniami zleconymi. Tutaj, Szanowni Państwo, zwiększamy zadania zlecone o 88 422 zł. Zwiększamy po stronie dochodów i po stronie wydatków. Zmienia się zapis związany ze wydatkami unijnymi po stronie wydatków. Tu mamy, one wyniosą w tej chwili 645 365 zł 95 groszy po zmianie podatkowo. Wprowadzamy załącznik planowane wydatki majątkowe, bo nie był wcześniej tutaj w tej pierwotnej wersji uchwały. Wprowadzamy załącznik wydatki Funduszu Sołeckiego, bo także drobna zmiana w ramach Funduszu Sołeckiego ostatnio jeszcze nam się ustała. I Szanowni Państwo, zgodnie z sugestią Regionalnej Izby Obrachunkowej jestem zobligowana do wprowadzenia w paragrafie 17 zapisu związanego z Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych, tudzież do wskazania konkretnego zadania inwestycyjnego, które zostało sfinansowane, stąd wprowadzam zapis w paragrafie 17 następującej treści: dochody z otrzymanych środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500 tysięcy złotych przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa przedszkola w Śmigłu, zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. To miało miejsce w sierpniu, Szanowni Państwo, muszę to teraz jakby dołożyć jeszcze do treści uchwały budżetowej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję Pani Skarbnik. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Finansowo-Gospodarczej bez autopoprawek. Proszę Panią Przewodniczącą o przedstawienie opinii. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Finansowo-Gospodarcza zaopiniowała projekt bez autopoprawek pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? I ze zgłoszeń, wobec tego najpierw przegłosujemy zaproponowane autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawek zgłoszonych przez Panią Burmistrz, przedstawionych przez Panią Skarbnik odnośnie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Śmigiel na rok 2020. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Adamczak, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław za. Klem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Łączny Krzysztof nieobecny. Major Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Splisteser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. Teraz przegłosujemy, kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Śmigiel z autopoprawką. Adamczak, Pup, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Już nie działają. Kasperski Wiesław. Jestem za. Klem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Łączny. Nieobecny Krzysztof. Major Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za.
Dziękuję. Spiszter Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. I Żyto Beata. Jestem za. Czy wyczytałem wszystkich Państwa radnych? Rozumiem, że tak. Ogłaszam wynik głosowania. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. 14 radnych wzięło udział w głosowaniu. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały. Jest to projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Śmigiel na lata 2020-2029. Pani skarbnik, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej. Zmieniliśmy budżet, musimy także dostosować wieloletnią prognozę finansową. Tutaj, Szanowni Państwo, zmiany, jeżeli chodzi o wieloletnią, przede wszystkim dostosowanie do podjętego zarządzenia 30 listopada oraz do uchwały budżetowej. Wprowadzamy także przedsięwzięcia udzielenie pomocy finansowej dla powiatu kościńskiego, ponieważ wywołujemy w punkcie następnym uchwałę budżetową o tej treści, wprowadzamy przedsięwzięcie bieżące zimowe utrzymanie dróg gminnych i wprowadzamy przedsięwzięcie bieżące zwrot kosztów przejazdu niepełnosprawnego ucznia do najbliższego przedszkola. Do tej także uchwały burmistrz Śmigla w dniu wczorajszym złożyła autopoprawkę. Autopoprawka uwzględnia zmiany przyjęte w uchwale budżetowej, a także wprowadzenie następujących przedsięwzięć bieżących, tak aby wieloletnia prognoza finansowa na koniec roku 2020 była zgodna z wieloletnią prognozą finansową na koniec roku 2021. I tutaj oprócz zmian w załączniku nr 1 wynikających z uchwały budżetowej, mamy zmiany w zakresie przedsięwzięć następujące. Wprowadzamy zadanie bieżące wykonanie usługi audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim Śmigla. Umowę będziemy zawierać na 2 lata, na 2021 i na 2022. Stąd, ale będziemy ją podpisywać w tym roku, stąd zadania musi znaleźć się w tym roku. I budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszewo, to jest Aleja Czereśniowa. Tutaj to 75 tysięcy, które pozostaje mi niewykonane w 2020, ale będzie wykonane w 2021. Zadanie robi się dwuletnie, obowiązkowo należy wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej. I w przedsięwzięciach unijnych mamy zmianę. Poladowo Morownica muszę skorygować o ten pierwszy etap, który będzie wykonany w 2021, dlatego zmniejszenie planu w tym zadaniu na o 61 tysięcy 50 zł. Gdyby były pytania, poproszę. Dziękuję. Tak, dziękuję Pani Skarbnik. Projekt uchwały był opiniowany na Komisji Finansowo-Gospodarczej, również bez autopoprawek. Proszę Panią Przewodniczącą o opinię. Komisja Finansowo-Gospodarcza zaopiniowała ten projekt bez autopoprawek pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos odnośnie tego projektu uchwały? Nie widzę zgłoszeń. Wobec tego najpierw przegłosujemy, kto z Pani i Panów radnych jest za przyjęciem autopoprawek, które przedstawiła Pani Burmistrz Adamczak. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał z Państwa radnych? Adamczak, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Sławomir Grzelczyk. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Jela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław za. Klem Rafał. Za. Dziękuję. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Spliszter Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. Teraz przegłosujemy przyjęcie uchwały z autopoprawkami, które przed chwilą zostały przegłosowane. Adamczak, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski, Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska, Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperski, Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski, Wiesław. Jestem za. Ten Rafał. Jestem za. Dziękuję. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Spiszter Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za.
Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. I Żyta Beata. Jestem za. Dziękuję. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały jest to projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kostrzeńskiego. Pewnie pani skarbnik, tak? Dzisiaj to już standard, szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kościańskiego. Jest to pomoc planowana do udzielenia w roku 2021. Jak pamiętacie państwo, wspomagamy warsztaty terapii zajęciowej, ponieważ uczestniczą w tych warsztatach mieszkańcy gminy Śmigiel, uczestniczy 10 osób. Koszt jednej osoby w roku 2021 to kwota 2411 zł, zatem całkowity koszt na rok tych 10 osób to będzie kwota 24 110 zł. Jest dotacja przekazywana w formie pomocy finansowej, dlatego też, aby móc podpisać umowę z powiatem kościańskim, jesteśmy zobligowani przepisami ustawy do wywołania uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Finansowo-Gospodarczej. Pani Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, proszę bardzo, proszę przedstawić opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt powyższej uchwały uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Finansowo-Gospodarcza, pani przewodnicząca, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt tej uchwały również na Komisji Finansowo-Gospodarczej uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Dziękuję, otwieram dyskusję. Czy nie ma zgłoszeń? Przegłosujemy. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kościańskiego? Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Adamczyk, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Grudkowski Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław. Jestem za. Klem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Krzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Spisteser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudła Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że w głosowaniu wziął udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały jest to projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel. Proszę bardzo. Pewnie ponownie pani skarbnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel. Taka uchwała obowiązuje w gminie Śmigiel od 29 października 2009 roku. Tą uchwałą tutaj, którą chcieliśmy obecnie wywołać, porządkujemy jakby i nadajemy obecny stan prawny rzeczom, które były uchwalone w poprzedniej uchwale. Zakres zwolnienia przedmiotowego z podatku od nieruchomości nie zmienia się. On pozostaje na tym samym poziomie, czyli zwalniamy z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, na potrzeby świetlic wiejskich i sal wiejskich, wykorzystywane w zakresie wypożyczenia książek i czytelnictwa, wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej, wykorzystywane dla prowadzenia zorganizowanej działalności kulturalnej i sportowej, zajęte pod domy kultury i muzea, stanowiące piwnicy lub strychy niezamieszkałe. Przy czym warunkiem do tego zwolnienia z paragrafu pierwszego jest to, że wyżej wymienione nie dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej. To jest tutaj istotne, bo zwalniamy tylko i wyłącznie czynności niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Natomiast w paragrafie drugim zwalniamy z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, w tym związanych z procesami poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczenia ścieków bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Takie zapisy zbliżone znajdowały się w poprzedniej uchwale. Jak mówię, ta uchwała ma doprecyzować, pozbawić wątpliwości pewne zapisy i zaktualizować w ramach obowiązującego stanu prawnego. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik. Proszę o opinię Komisji Finansowo-Gospodarczej. Proszę bardzo, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, Komisja Finansowo-Gospodarcza zaopiniowała tę uchwałę pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na Komisji Finansowo-Gospodarczej tutaj zostały zgłoszone pewne uwagi. To może je przypomnę. W paragrafie pierwszym skreślamy zapis oraz budowle lub ich części. Przepraszam, nie czy pani przewodnicząca? Tak, bardzo proszę, panie przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. W paragrafie pierwszym, w punkcie siódmym też wykreślamy oraz budowli lub ich części. W paragrafie drugim również, w uzasadnieniu również to wykreślamy. I uchwała wchodzi w życie. Mamy zapisane w projekcie uchwały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Zmieniamy od 1 stycznia 2021 roku. Czy są pytania albo tutaj nie? Panie przewodniczący, paragraf drugi pozostaje bez zmiany. Nie, w paragrafie drugim oraz budowle lub ich część. Nie, pozostaje bez zmian paragraf drugi. A paragraf drugi? Zmiany komisji dotyczyły tylko paragrafu pierwszego. I uzasadnienia. I paragrafu piątego ten zapis. I no wiadomo o uzasadnieniu. Tak, tak, tak. Dobrze. To jest istotna tutaj zmiana. Nie możemy wykreślić oraz budowli lub ich części z paragrafu drugiego, no bo tutaj dotyczy to działalności gospodarczej i te dane. Rozumiem. Otwieram dyskusję, czy tutaj sprawa, która została przedstawiona, czy to jest jasne? Czy są pytania? Ja może do formalności przegłosuję te wykreślenia i zapis, że zmieniamy zapis w paragrafie piątym, czyli uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2021. Następnie przegłosujemy uchwałę, żeby formalności tak były dopełnione, żeby nie było żadnych wątpliwości. Kto z pań i panów radnych jest za wykreśleniem tych zapisów, które przed chwilą zostały przedstawione? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Adamczak, Pług, Arleta? Tak, jestem za. Dziękuję. Dwitkowski, Włodzimierz? Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk, Sławomir? Jestem za. Dziękuję. Jaworska, Anna? Jestem za. Dziękuję. Kasperska, Gabriela? Jestem za. Dziękuję. Kasperski, Wiesław, za. Klem, Rafał? Tak. Dziękuję. Majer, Piotr? Jestem za. Dziękuję. Pawlak, Mirosław? Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał? Jestem za. Dziękuję. Splisteser Alfred? Jestem za. Dziękuję. Szczelczyk Danuta? Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir? Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata? Jestem za. Dziękuję bardzo. Rozumiem. Teraz przegłosujemy podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Adamczak, Pług, Arleta? Jestem za. Dziękuję. Drutkowski, Włodzimierz? Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk, Sławomir? Jestem za. Dziękuję. Jaworska, Anna? Jestem za. Dziękuję. Kasperska, Gabriela? Jestem za. Dziękuję. Kasperski, Wiesław, jestem za. Klem, Rafał? Jestem za. Dziękuję. Majer, Piotr? Jestem za. Dziękuję. Pawlak, Mirosław? Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał? Jestem za. Dziękuję. Splisteser Alfred? Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta? Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir? Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata? Jestem za. Dziękuję. Informuję, że za podjęciem uchwały w sprawie zwolnienia podatku od nieruchomości na obszarze gminy Śmigiel
głosowało 14 radnych, 14 radnych brało udział w głosowaniu, głosów przeciw i wstrzymujących nie było, czyli uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały jest to projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola w Starym Bojanowie, wchodzącego w skład zespołu szkół w Starym Bojanowie. Tu rozumiem, że pani kierownik Danuta Szczepaniak. Tak. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, przedszkole w Starym Bojanowie funkcjonuje dotychczas w dwóch budynkach, przy ulicy Głównej 62 i przy ulicy Szkolnej 6. Główną przyczyną likwidacji przedszkola jest zły stan techniczny budynku przy ulicy Głównej 62 oraz ogólne warunki funkcjonowania przedszkola. Wydana w ostatnich latach opinia w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej budynku wskazała, że nie spełnia on szeregu przepisów techniczno-budowlanych przeciwpożarowych, m.in. brak wyposażenia klatki sodowej, urządzenia zapobiegające zadymianiu, nieprawidłowa długość dojścia ewakuacyjnego, nieprawidłowa odległość obiektu o granicy działki. Ponowna opinia techniczna, która została wydana w listopadzie 2020 roku, również wskazała na te nieprawidłowości, potwierdziła to, co było wydane wcześniej. Likwidacja przedszkola nie spowoduje braku miejsc dla dzieci, które obecnie do niego uczęszczają. Od 1 września 2020 roku w Starym Bojanowie funkcjonuje nowe publiczne przedszkole, w którym dzieci mają zapewnione komfortowe warunki nauki w salach z nowoczesnym wyposażeniem. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji przedszkola organ zapewni możliwość kontynuowania dzieci wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem m.in. tego przedszkola. Zgodnie z uchwałą zamiar likwidacji obowiązywałby z dniem 31 sierpnia 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję. Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych. Proszę panią przewodniczącą o opinię. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały był omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych i uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Ja mam pytanie do pani kierownik, tam na posiedzeniu komisji była prośba, by przekazać tą opinię odnośnie stanu bezpieczeństwa pożarowego z listopada do Biura Rady. Czy to tam zostało przekazane? Pani kierownik? Tak, panie przewodniczący, przekażemy tą opinię. Dobrze. Czy są pytania? Nie widzę pytań, nie widzę zgłoszeń, przegłosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zamiaru likwidacji przedszkola w Starym Bojanowie wchodzącego w skład zespołu szkół w Starym Bojanowie? Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Adamczyk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Wielkowski, Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska, Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska, Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski, Wiesław, jestem za. Klem, Rafał. Za. Dziękuję. Majer, Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak, Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak, Michał. Jestem za. Dziękuję. Spliceser, Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk, Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto, Beata. Jestem za. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Przeciw, wstrzymujących głosów nie było. Czyli uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Pan burmistrz, proszę bardzo, panie burmistrzu. Dzień dobry państwu, Wysoka Rado. Projekt uchwały był omawiany na komisji dość szczegółowo, dlatego syntetycznie powiem, że taki program profilaktyki przyjmuje się co roku i
on został załączony jako załącznik do niniejszej uchwały. Z takich ciekawostek, o których pewnie Państwo zawsze jesteście ciekawi, no to wzrost sprzedaży alkoholu w gminie Śmigiel z roku na rok na mieszkańca, kwota, która zostaje przeznaczona na zakup alkoholu, wzrasta. W tym w 2019 roku jest to kwota 847 zł i 12 groszy. Oczywiście to możemy powiedzieć, że wynika to prawdopodobnie z tego, że mieszkańcy kupują też droższe alkohole i trunki, w związku z czym jest tego, jak widać, wzrost bardzo potężny, ponieważ wartość sprzedanego alkoholu ogółem to jest 14 904 284 zł i 38 groszy. Wzrost per capita to jest około 40 zł w stosunku do 2018 roku. Chciałbym, Szanowni Państwo, tutaj poprosić o korektę jako błąd pisarski na stronie 8 tego protokołu, tego programu, przepraszam. Mamy punkt konsultacyjny do spraw problemów uzależnień i przemocy w rodzinie. Tam nastąpił błąd pisarski, powinny być następujące cyfry. W roku 2017 52, 2018 140, a 2019 156. Tak to wygląda. Czy jeżeli Państwo macie jeszcze jakieś zapytania, czy do tego programu, który był szczegółowo na komisji omawiany, bardzo proszę, pozostaję do dyspozycji. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Ten projekt uchwały również omawiała Komisja Spraw Społecznych. Proszę panią przewodniczącą o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, omawiany projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok uzyskał opinię Komisji Spraw Społecznych pozytywną. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Dyskusja była na komisji. Nie ma zgłoszeń, wobec tego przegłosujemy podjęcie uchwały, omawianej uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Adamczak, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drustocki, Wodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska, Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska, Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław, jestem za. Klem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Spisek Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. I Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt uchwały jest to projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków. Proszę bardzo, proszę o przedstawienie tego projektu uchwały. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały w sprawie dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie artykułu 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług. Dopłata jest przekazywana przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną, proponuje się wprowadzenie dopłaty w wysokości 2,70 zł netto do 1 metra sześciennego odprowadzanych ścieków grupy taryfowe S1, S3 i 8 groszy netto do 1 metra sześciennego wody dostarczonej grupy taryfowe W1 do W4. Ustalone dopłaty będą obowiązywały w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
wskazane stawki pozostają na tym samym poziomie, co uchwalone na rok 2020. Dziękuję. Dziękuję. Opiniowana ta komisja ten projekt uchwały był na Komisji Finansowo-Gospodarczej. Proszę panią przewodniczącą o opinię. Szanowni państwo, projekt tej uchwały uzyskał ocenę pozytywną. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tejże uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Adamczak, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski, Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Wychodzik, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska, Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska, Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski, Wiesław jest za. Klem, Rafał. Jestem za. Dziękuję. Majer, Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak, Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak, Michał. Jestem za. Dziękuję. Splisteser, Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk, Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto, Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. W głosowaniu uczestniczyło 14 radnych. Głosów za podjęciem uchwały 14, przeciw, wstrzymujących 0. Uchwała jednogłośnie została podjęta. Kolejny projekt uchwały jest to projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śmigiel. Tak. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śmigiel. Zgodnie z artykułem 81 ustęp 1 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku aglomerację wyznacza w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego odpowiednia Rada Gminy. W wyniku przeprowadzonego przez burmistrza Śmigla we wrześniu bieżącego roku przeglądu obszarów i granic aglomeracji stwierdzono, że ze względu na rozwój skanalizowania terenu gminy oraz zmianę liczby mieszkańców aglomeracji zachodzi potrzeba zaktualizowania granic i obszaru aglomeracji, a także rzeczywistej liczby RLM-ów na terenie aglomeracji. Projekt uchwały w sprawie aglomeracji został pozytywnie uzgodniony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dyrektora zarządu zlewni w Zielonej Górze oraz przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Wielkość aglomeracji przekracza 2000 RLM-ów, a zatem aglomeracja spełnia wymogi określone ustawą Prawo Wodne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak nam się pani chowa, nie chce się nam pani pokazać. Projekt uchwały był opiniowany na Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska oraz na Komisji Planowania i Rozwoju Gminy. Proszę o przedstawienie opinii przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, omawiany projekt o zmianie obszaru granic aglomeracji uzyskał ocenę pozytywną. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Planowania i Rozwoju, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt omawianej uchwały uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma zgłoszeń. Przegłosujemy. Kto z państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za podjęciem uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Śmigiel. Adamczak, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski, Włodzimierz. Dziękuję. Żolczyk, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska, Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska, Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski, Wiesław za. Klem, Rafał. Jestem za. Dziękuję. Majer, Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak, Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak, Michał. Jestem za. Splisteser, Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk, Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra, Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyta, Beata. Jestem za. Dziękuję.
14 radnych uczestniczyło w głosowaniu, 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Uchwała została jednogłośnie podjęta. Kolejna uchwała jest to uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy, Komisji Finansowo-Gospodarczej na rok 2021. Przedstawiane, omawiane i analizowane tematy, które mają podlegać ocenie i pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej, były ujęte w tym projekcie uchwały. Proszę tutaj o głos panią przewodniczącą komisji. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, plan pracy komisji opiera się na opiniowaniu projektu budżetu gminy Śmigiel, o wyrażeniu opinii w sprawie projektów uchwał dotyczących zmian w budżecie gminy na rok 2021, w sprawie opiniowania projektów uchwał dotyczących zmian w wieloletniej prognozie finansowej, opiniowaniu wykonania budżetu gminy Śmigiel, opiniowania działalności finansowo-gospodarczej jednostek organizacyjnych podległych gminie, przekazywanie opinii i wniosków Radzie oraz na wyrażeniu opinii we wszystkich innych sprawach finansowo-gospodarczych dotyczących gminy, będących w kompetencjach komisji oraz wykonanie zadań zleconych przez Radę. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Czy są pytania odnośnie planu pracy Komisji Finansowo-Gospodarczej na 2021 rok? Nie widzę pytań, nie ma zgłoszeń. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tejże uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Adamczak, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Jestem za. Grzelczyk Sławomir. Jestem za. Jaworska Ania. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław. Jestem za. Klem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Spiceser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. Również ta uchwała została podjęta jednogłośnie. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 14 radnych uczestniczy obradach, głosów przeciw i wstrzymujących nie było. Kolejny projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania i Rozwoju na rok 2021. Pan przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, plan pracy stanowi załącznik do powyższej uchwały i proponowanej, przyjęty na posiedzeniu komisji plan pracy. Pierwsze opiniowanie projektu budżetu gminy Śmigiel, drugie opiniowanie przystąpienia i zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Śmigiel, trzeci opiniowanie spraw dotyczących planowania urbanistyczno-architektonicznego, budowlanego i turystyki na terenie gminy Śmigiel, czwarty wnioskowanie i opiniowanie spraw wchodzących w zakres rozwoju gospodarczego w gminie Śmigiel, piąte wnioskowanie i opiniowanie zadań w zakresie gospodarki gruntami i lokalami będącymi w zasobach komunalnych gminy Śmigiel, szósty wnioskowanie i opiniowanie zadań związanych z utrzymaniem, budową, przebudową infrastruktury na terenie gminy Śmigiel, siódmy ocena realizacji strategii rozwoju gminy Śmigiel, ósmy, inne zadania wynikające z bieżącej pracy Rady. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania i Rozwoju na rok 2021? Adamczyk Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Jestem za. Grzelczyk Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław. Jestem za. Klem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Spiceser Alfred. Jestem za.
Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję. Za przyjęciem planu pracy Komisji Planowania Rozwoju Gminy na rok 2021 głosowało 14 radnych. 14 radnych wzięło udział w głosowaniu. Głosów przeciw, wstrzymujących nie było. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 13 projekt uchwały jest to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na rok 2021. Proszę panią przewodniczącą komisji o przedstawienie tego projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej Śmigla na 2021 rok stanowi załącznik do powyższej uchwały. W planie pracy ujęte są omówienie z kierownikiem Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu oraz dyrektorem Centrum Kultury kalendarza imprez sportowych i kulturalnych, zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa na terenie gminy Śmigieł, analiza raportu o realizacji zadań oświatowych oraz zapoznanie się z bazą obiektów oświatowych, opiniowanie projektu budżetu gminy Śmigieł, zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu oraz informacją dotyczącą funkcjonowania świetlic terapeutycznych, opiniowanie wniosków i uchwał na sesję wpływających do Komisji Spraw Społecznych, zapoznanie się z problemami rodzin z dysfunkcjami, zapoznanie się z działalnością organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Śmigieł oraz zapoznanie się z zasobami mieszkaniowymi gminy Śmigieł. Dziękuję. Dziękuję pani przewodnicząca, dziękuję. Są pytania? Nie widzę. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Adamczak, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Rzeczyk Lomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław, jestem za. Klem Rafał. Za. Dziękuję. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Splisteser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Daniel. Jestem za. Dziękuję. Szydra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, czyli uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu brał udział 14 radnych. 14 radnych uczestniczyło. Głosów przeciw i wstrzymujących nie było. 14 projekt uchwały jest to projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na rok 2021. Pan przewodniczący przedstawi, proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na rok 2021. Opiniowanie projektu budżetu gminy Śmigiel i wysokości stawek podatku rolnego, zapoznanie się z realizacją działań prowadzonych przez powiatowego lekarza weterynarii, omówienie kierunków działania z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Rolniczej, zapoznanie się z wnioskami dotyczącymi przyznania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacji azbestu i wymiany piecy, kontrola dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Śmigiel, omówienie spraw melioracyjnych z przedstawicielami spółki melioracyjnej w Śmiglu, zapoznanie się z realizacją dzierżaw i sprzedażą gruntów rolnych, zapoznanie się z informacją dotyczącą utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej i rozpatrywanie spraw bieżących. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pytania nie widzę. Przegłosujemy. Panie radnych jest za tym, aby ten projekt uchwały podjąć. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Adamczak, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław. Jestem za.
Czułem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Major Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Spisteser Alfred. Jestem za. Dziękuję bardzo. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Szudra Sławomir. Szudra Sławomir. Małe chwilowe problemy techniczne. Proszę o chwilę cierpliwości. Szudra Sławomir. Poczekamy, kolega się. Panie Przewodniczący, chwilę trzeba poczekać, bo tutaj rozmawia nas pracownik z panem radnym. Sekundkę. Dobrze, dobrze, poczekamy. Ale widzę, że tu się chyba pojawił Sławek. Dobrze, pani burmistrz, poczekamy. Pan radny Szudra Sławomir, czy się słyszymy? Słychać mnie? Jestem za. Słychać, pan radny Szudra Sławomir jest za podjęciem uchwały. Pani radna Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję bardzo. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Przeciw, wstrzymujących głosów nie było. Jednogłośnie uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały to jest plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. Pani Przewodnicząca przedstawi plan pracy. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja Rewizyjna na 2021 rok planuje następujące działania. Ocena wykonania budżetu za rok 2020 wraz z raportem o stanie gminy. Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Śmigla za rok 2020, kontrola jednostek budżetowych z realizacji planów finansowych i celowości wydatkowania środków budżetowych gminy Śmigiel, szkoły podstawowej imienia Arkadiego Fidlera w Sarepiszczyce II oraz przedszkola w Śmiglu, kontrola przetargów i zamówień publicznych prowadzonych przez Urząd Miejski Śmigla, kontrola realizacji uchwał Rady Miejskiej Śmigla oraz wykonywanie zadań wynikających ze statutu gminy Śmigiel. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przegłosujemy. Ktoś z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje odnośnie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021. Adamczyk Puk Arleta. Jestem za. Dziękuję. Brudkowski Włodzimierz. Za. Dziękuję. Grzelczyk Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław. Jestem za. Klem Rafał. Jestem za. Dziękuję. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pan Mirosław. Za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Spisteser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za.
Dziękuję bardzo. 14 głosów za podjęciem uchwały. Przeciw i wstrzymujących nie było. Uchwała podjęta, no, została podjęta jednogłośnie. Zostały nam dwa projekty uchwał, które zostały wprowadzone do porządku obrad w dniu dzisiejszym. Pan prezes przedstawiał te projekty uchwał. Krótko proszę przypomnieć, panie prezesie, a później poproszę o opinię Komisji Rolnictwa i Planowania. One, te uchwały były wprowadzane, te projekty były wprowadzane do porządku obrad w dniu dzisiejszym, ale na komisjach omawiane były. Panie prezesie, króciutko i później poproszę o opinię. Szanowni państwo, pierwsza uchwała w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021. W tej uchwale zmienia się nazwa z Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu na Zakład Komunalny w Śmiglu oraz zaktualizowany jest rok 2021 o rzeczy, które nie były wykonane w roku 2020, czyli jest to aktualizacja planu wieloletniego. I drugi projekt... drugi projekt za chwilę, jak już będziemy głosować uchwałę. Dziękuję panie prezesie na tą chwilę. Okay. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa o opinię odnośnie tego projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła, Ochrony Środowiska zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Planowania. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt omawianej uchwały uzyskał opinię pozytywną. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń. Przegłosujemy podjęcie uchwały w sprawie zmiany tytułu i treści uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych, urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu spółka z o.o. na lata 2017-2021. Kto z państwa radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Adamczak, Puk, Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Anna. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław. Jestem za. Klem Rafał. Jestem za. Majer Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Za. Proszę powtórzyć. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Cesar Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Żyto Beata. Jestem za. Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw, wstrzymujących 0. Czyli uchwała została podjęta jednogłośnie. I ostatni projekt uchwały to jest projekt uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Śmiglu na lata 2022-2024. Panie prezesie, króciutko. Bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, jak już wspomniałem na wstępie przy wprowadzaniu tej uchwały do porządku obrad, uchwała ta wywołana jest dlatego, że mamy do czynienia z nowym okresem taryfowym, na który również musimy mieć plan wieloletni. Zakres tej uchwały był omawiany w komisjach. Jeżeli są pytania, jestem do dyspozycji. Dziękuję panie prezesie. Komisja Rolnictwa i Planowania opiniowała. Pan przewodniczący Komisji Rolnictwa, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska, podobnie jak poprzednią uchwałę, zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Komisja Planowania Rozwoju i pan przewodniczący komisji. Panie przewodniczący Komisji Planowania i Rozwoju, proszę o opinię. Teraz mnie słychać? Tak, słychać. Problemy techniczne. Mówię, podobnie jak poprzednia uchwała, również ta uzyskała opinię pozytywną. Dziękuję. Czy są pytania? Nie widzę. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał z państwa radnych?
w sprawie podjęcia tejże uchwały. Adamczak klub Arleta. Jestem za. Dziękuję. Drutkowski Włodzimierz. Jestem za. Dziękuję. Grzelczyk Sławomir. Jestem za. Dziękuję. Jaworska Ania. Jestem za. Dziękuję. Kasperska Gabriela. Jestem za. Dziękuję. Kasperski Wiesław. Jestem za. Tym Rafał. Jestem za. Dziękuję. Major Piotr. Jestem za. Dziękuję. Pawlak Mirosław. Jestem za. Dziękuję. Skrzypczak Michał. Jestem za. Dziękuję. Spliszteser Alfred. Jestem za. Dziękuję. Strzelczyk Danuta. Jestem za. Dziękuję. Szudra Sławomir. Jestem za. Dziękuję. I Żyto Brata. Jestem za. Dziękuję bardzo. 14 radnych głosowało za podjęciem uchwały, czyli jednogłośnie, głosów przeciw, wstrzymujących nie było. W punkcie 9 porządku obrad mamy złożenie interpelacji i zapytań przed radnych. Przed sesją nikt takich z Państwa radnych nie złożył. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania. Na poprzedniej sesji też takich nie było, wobec tego nie może być odpowiedzi na interpelacje i zapytania. I w punkcie 11 mamy wolne głosy i informacje. Szanowni Państwo, za dwa dni usiądziemy przy wigilijnym stole. Rozpoczną się kolejne święta Bożego Narodzenia. W tym roku, roku jakże innym, te bardzo rodzinne święta będziemy przeżywać w innej rzeczywistości. Pandemia, z którą przez cały 2020 rok zmaga się cały świat, zmieniła w pewnym stopniu nasze życie. Myślę, że tym bardziej powinniśmy się wzajemnie wspierać. Powinniśmy być do siebie mili i bardziej serdeczni. Na te wyjątkowe święta Bożego Narodzenia życzę wszystkim dużo zdrowia, radości, miłej, rodzinnej atmosfery. Życzę również, aby Gwiazdor Państwa odwiedził z prezentami. Rok 2020 kilka dni przejdzie do historii. Pomyślimy pewnie, jaki on był. Trudny, wyjątkowy, może do kogoś bardzo dobry. W życiu bywa różnie. Ale myślami wybiegamy w przyszłość i myślimy o 2021 roku. Jaki on będzie? Co nam przyniesie? Jakie będą pewnie znowu zaskakujące nas wydarzenia. Będzie zapewne inny, bo przecież każdy kolejny rok przynosi coś nowego. Na ten nowy 2021 rok życzę raz jeszcze tego, czego nam najbardziej potrzeba, czyli dużo zdrowia, ludzkiej życzliwości, zrozumienia i miłości. Niech się wszystkie marzenia spełniają. Niech nas omijają kłopoty i trudności. Bądźmy do siebie serdeczni. Tego życzę wszystkim uczestnikom sesji, wszystkim osobom, które nas oglądają, ale również życzę wszystkim mieszkańcom, naszym rodzinom, bliskim i znajomym. Wszystkiego dobrego na nadchodzące święta, wszystkiego dobrego w nowym 2021 roku. Dziękujemy Panie Przewodniczący. A ja tak króciutko, Panie Przewodniczący, czy bym mogła? Proszę, jak najbardziej Pani Burmistrz, bardzo proszę. Pan Przewodniczący tak pięknie złożył życzenia, że ja się dołączam do tych życzeń. Powiem, zastanawiałam się nad tym, jak będą wyglądały te święta. Myślę, że życzmy sobie
żeby te święta były wyjątkowe, szczególne w tym trudnym czasie. Może nie spotkamy się z wszystkimi naszymi najbliższymi, bo są obostrzenia, ale święta są w sercu. Życzmy sobie cudownych świąt i cieszmy się magią świąt, bo ona naprawdę jest wyjątkowa. A w nadchodzącym nowym roku życzmy sobie, żeby ten rok nowy nas pozytywnie zaskoczył. Wszystkiego dobrego dla Państwa i dla wszystkich mieszkańców z najlepszymi życzeniami. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy wzajemnie. 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 Sesja. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby w tym punkcie zabrać głos? Sesja planowana jest na ostatni czwartek stycznia, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Także ostatni czwartek stycznia. Nie zaglądałem w nowy kalendarz, także trudno mi jest w tej chwili powiedzieć, no wiemy. Skoro nie ma więcej informacji, czy skoro nie chcę z Państwa już głosu zajmować, bo pewnie jesteśmy zmęczeni. Myślę, że życzenia Pani Burmistrz złożyła, ja tu w imieniu Rady, w imieniu swoim też tego dokonałem. Możemy przejść do punktu ostatniego porządku obrad sesji, czyli do zakończenia. Zamykam 27. sesję Rady Miejskiej Śmigla. Dziękuję Państwu za udział w tej sesji. Być może po nowym roku, może już się spotkamy na tej sali sesyjnej, bo tak siedzę tutaj w towarzystwie mojego zastępcy, trochę nam smutno, jak nie możemy sobie porozmawiać, ale sytuacja jaka jest, do tego musimy się dostosować. Jeszcze raz dziękuję za udział w sesji i wszystkiego dobrego.